Zawsze powtarzam, kola jest uczciwsza, bo kola nie udaje, że jest zdrowa. Sok jabłkowy, sok pomarańczowy udaje, że jest zdrowy, mimo że jest absolutnie fatalnym wyborem żywieniowym. Dlaczego u nich, mimo że to była depresja lekooporna, czyli te typowe podejścia nie zadziałały, czemu kreatyna zadziałała? Zmiana dzieje się poprzez z dwóch powodów, czy poprzez dwa mechanizmy. Inspiracja albo desperacja. Na przykład dlaczego wiele osób ma stany lękowe albo kłopoty psychiczne po spożyciu większej ilości alkoholu. Alkohol jest tak zwanym agonistą, czyli pobudza receptory GABA. Diety niskowęglowodanowe, ketogeniczne to są jedyne diety, patrząc na badania kliniczne, które mają pozytywne oddziaływanie na szereg chorób psychicznych. Na przykład jeśli chcesz zwiększyć na przykład właśnie ten funkcjonowanie mózgu, zacznij wycinać węgiel, zacznij się ruszać, zacznij pościć. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest BookBeat. To aplikacja na smartfona, dzięki której możecie pochłaniać swoje ulubione książki w formie audiobooków. Są również e-booki, ale zakładam, że jeżeli preferujecie podcasty, to pewnie wolicie słuchać. Co jest użytecznego w aplikacji? No przede wszystkim to, że można ściągnąć audiobooka na telefon, czyli jesteście całkowicie uniezależnieni od internetu i to bardzo się przydaje, jeżeli podróżujecie, czy to samolotem, czy to pociągiem, czy samochodem. Ja lubię robić notatki i robię ich całkiem sporo i ta aplikacja to umożliwia, to znaczy, że jeżeli pojawia się w audiobooku coś ciekawego, to w danym momencie można stworzyć zakładkę z krótkim opisem, co to jest, żeby móc do tego potem wrócić. I trzecia rzecz, która bardzo mi się podoba, dotyczy tego, że można dostosować prędkość odtwarzania całkowicie do siebie, to znaczy, że jeżeli lektor jest zbyt wolny lub zbyt szybki, to przez bardzo prosty suwak możecie tą prędkość dostosować. Ja obecnie skończyłem czytać czy słuchać książkę Glukozowa rewolucja, którą szczególnie Wam polecam z tego względu, że jest bardzo prosta i mówi o skomplikowanych tematach, ale sprzedaje bardzo proste i konkretne wskazówki, jak i co jeść, żeby nie doświadczać wahań nastrojów, żeby zadbać o stały poziom energii w ciągu dnia, czy żeby nie doprowadzić do tego, żeby pojawiały się u nas choroby przewlekłe, które są zmorą dzisiejszych czasów. No i dzięki temu od tygodnia jem w bardzo określony sposób, to znaczy, że najpierw jem warzywa, potem mięso, a na samym końcu węglowodany, na przykład ryż. Dlaczego? No to polecam posłuchać książki. No w kolejce jeszcze na mnie czeka Zbrodnia i kara Dostojewskiego, bo chciałbym wrócić do klasyki. No i Ja i moje przyjaciółki idiotki Asi Okuniewskiej, bo słuchałem jej podcastu swego czasu, a chętnie dowiedziałbym się, co zawarła w książce. Z kodem charyzmatycznym możecie wypróbować aplikację BookBeat przez 30 dni za darmo w abonamencie BookBeat Basic, w którym macie 20 godzin słuchania do wykorzystania. Oferta dotyczy tylko nowych użytkowników. Link i kod do aplikacji znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki i zaczynamy podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Bartek Czekała. Cześć Bartek. Cześć Dawid. Witam po raz 5 albo 6? Wydaje mi się, że to już jest chyba 6 raz, szczerze mówiąc. Okay. To dla tych, którzy Bartka nie znają, Bartek pełni kilka ról. Jest ekspertem do spraw technik pamięciowych, dietetykiem, trychologiem, trenerem personalnym, poliglotą i nauczycielem języków obcych. Tak. Czy coś jeszcze w międzyczasie się pojawiło? Nie. To jest usiły założył w komentarzach, że brakuje, żebym jeszcze zaczął być fryzjerem i naprawiać rowery. A nie, nic się nie pojawiło w międzyczasie. Dobra. No ja tak trochę prześmiewczo o tym mówię, ale wiesz, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób ty podchodzisz do uczenia się i do tego, żeby pokazywać. Bo to jest taka trafna rzecz, że rozgryzłeś to, w jaki sposób się uczyć i nie uczysz ludzi, jak się uczyć, tylko pokazujesz też, że można zbierać tą wiedzę z różnych dziedzin. I zwłaszcza w tym kontekście medycznym, to znaczy w jaki sposób pomagać ludziom zadbać o swoje zdrowie pod względem takim właśnie dietetyczno-zdrowotnym. Tak, bym powiedział, dla mnie wszystko to są takie piękne naczynia połączone i też wydaje mi się dlatego organicznie, że tak powiem, życie mnie chyba pchało z jednej dziedziny na drugą, bo każda wydawała się przedłużeniem po prostu tej poprzedniej, żeby lepiej zrozumieć, jak całościowo działamy. No i właśnie o tym całościowym działaniu też dzisiaj chciałbym porozmawiać, bo Kwestia zdrowia jest nieodzownie związana z tym, w jaki sposób my funkcjonujemy na co dzień, to znaczy, że jeżeli coś wewnątrz nas nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, no to często też ta głowa nie funkcjonuje tak, jakbyśmy zakładali. No i takie główne pytanie, jakie chciałbym nam postawić, to znaczy to, co jeść, co suplementować, co pić, żeby lepiej funkcjonować na co dzień. I no, mamy listę tematów przygotowaną do tego, w jaki sposób poszczególne rzeczy mogą na nas wpływać. No i chciałbym może trochę przewrotnie zacząć od tego, jak niejedzenie wpływa na nas, czyli jak posty wpływają na dotlenienie mózgu i funkcje poznawcze. Tak, więc to są, będzie dosyć świeże badania, pomimo że oczywiście badania na temat postów przerwanych, właściwie praktycznie różnego rodzaju postów, szczególnie w czasie Ramadanu, bo to jest, bym powiedział, wdzięczny obiekt badawczy dla naukowców. Nie muszą się wysilać, żeby znaleźć takie osoby, które będą pościć. Tych badań jest mnóstwo i one sięgają dziesięcioleci. Dla mnie jest szokujące, że jeśli chodzi o wpływ postów na funkcje właśnie poznawcze, to jest cały czas praktycznie raczkująca dziedzina. Ja pamiętam, że parę lat temu, jak starałem się czytać jakąś metaanalizę na ten temat, to ogólnie było napisane, że badano to na szczurach, badano na jakichś modelach ogólnie gryzoni, natomiast nie ma praktycznie żadnych badań, jeśli chodzi o ludzi, bo dla mnie szokujące, bo nawet wtedy już miałem w głowie taki, bym powiedział, ciekawy mechanizm, który gdzieś tam zapamiętałem, co się dzieje w procesie lipolizy. I proces lipolizy to jest ten, tak mówiąc kolokwialnie, rozkład tkanki tłuszczowej. Czyli na przykład jeśli będziemy pościć, no to oczywiście w momencie, w którym przepalimy przez te nasze zapasy, czy nadmiar glukozy, który będzie krążyć po krwiobiegu, zaczniemy rozkładać glikogen z mięśni wątroby na glukozę, żeby się trochę podładować energetycznie, no to w pewnym momencie zaczyna się rozkładanie tkanki tłuszczowej na energię. Czyli ten proces lipolizy. I w tym procesie lipolizy to jest oczywiście cały łańcuch tych zależności, natomiast na końcu tego, bym powiedział, różnego rodzaju łańcuchu reakcji jest uruchamiana cyklaza adenylanowa, to się nazywa ten enzym, który zaczyna produkować cząsteczki CAMP. I te cząsteczki CAMP to są pochodne, może być po prostu pochodne cząsteczek ATP, czyli tej, zawsze mówię, trifosforan, adenozyny, waluta energetyczna naszego organizmu. Czyli upraszczając, bo zawsze dosyć dużo szczegółów, ale staram się upraszczać na koniec, czyli lipoliza będzie powodować dosyć dużą produkcję tych cząsteczek CAMP. I te cząsteczki mają to do siebie, że one będą aktywizować korę przedczołową, czyli ten nasz najnowszy obszar w mózgu, mówiąc ewolucyjnie, który odpowiada za logiczne myślenie, wysnuwanie czy dedukcję, jakie będą konsekwencje naszych czynów. Bardzo ważna inhibicja zachowań, tak? W zasadzie nie wezmę tego chipsa, bo to jest na przykład syf, nie napiję się alkoholu, bo to jest B. Przygodny seks, nie dla mnie, prawda? To jest kora przedczołowa, to wszystko kontroluje. Jeszcze jako ciekawostkę. To jest ten obszar w mózgu, który się rozwija, czy kończy rozwijać najpóźniej. 24-25 rok życia. Słyszałem jakąś wzmiankę, że może nawet później się parę lat dłużej rozwijać, chociaż cały czas, bym powiedział, wszystkie badania jednak gdzieś tam ustawiają tą granicę jako 25 rok życia. Dlatego można powiedzieć, wtedy człowiek staje się trochę bardziej dorosły, jeśli chodzi o te zachowania. I tak czy siak właśnie lipoliza, cząsteczki CAMP i one będą aktywizować bardzo mocno aktywność kory przedczołowej. I czy innym sobie jest czas, myślenie szczególnie, właśnie myślenie, logika i tak dalej. Dla mnie to było fascynujące, że znając już te mechanizmy i medycznie, wciąż nie ma praktycznie żadnych badań, które by pokazywały, co się dzieje u ludzi. No i właśnie jedno było takie badanie, które zaczęło to mierzyć, nie jestem pewien, czy to był ten rok, czy zeszły rok. Mała grupka osób, trzeba podkreślić. Tam było chyba 8 osób w tej grupie, natomiast mierzono, jak posty, te posty to były posty 24-godzinne, jak to będzie wpływać na dotlenienie mózgu i dopływ krwi do mózgu i oczywiście same funkcje poznawcze. I okazało się, że po pierwsze jest znacznie zwiększona ilość hemoglobiny podczas postów. To jest nic nowego. Jakby jeśli ktoś ma kłopot z hemoglobiną, to jest właśnie ciekawostka, że teoretycznie bez żadnego, nie wiem, suplementacji żelazem i tak dalej, same posty są w stanie podbić tą ilość hemoglobiny. Ciekawe. Natomiast to co wyszło w tym badaniu, że jest zwiększony dopływ krwi, szczególnie właśnie podczas zadania. Tam było zadanie sortowania kart, upraszczając, jako to zadanie, które miało testować te funkcje kognitywne. Okazało się, że u osób, które pościły, jest znacznie zwiększony dopływ krwi do kory przedczołowej. Jeśli chodzi o samo dotlenienie mózgu, nie było większej różnicy po 24 godzinach, ale był zdecydowanie zwiększony dopływ krwi właśnie do kory przedczołowej podczas wykonywania tego zadania i skuteczność postów na wykonywanie tego zadania była dosyć znacząca. To było mniej więcej w zależności od konkretnego zadania 20-30% większa skuteczność u osób, które pościły niż u osób, które nie pościły. Znowu dla mnie, mimo że... Ale to oni badali zaraz po opuszczeniu, czy w ogóle stosując post? Po opuszczeniu, tak. Czyli to jest trochę taki efekt zaraz po, czy on się w jakiś sposób też utrzymuje na dłużej? Podejrzewam, że utrzymuje się dłużej. Ja mogę, tam nie było, ten mechanizm nie był opisywany w tym badaniu. Okay. Ja mogę spekulować na podstawie tej wiedzy, którą zgromadziłem wcześniej, że jeszcze raz lipoliza, większa produkcja tych cząsteczek CAMP, aktywacja kory przedczołowej zwiększona. Więc jestem pewien, że jeśli mówilibyśmy na przykład o pościeniu 2-3-dniowym, niewykluczone nawet, bo to jakby ten proces hipoizy będzie się nasilać oczywiście, im mniejszy dostęp do glukozy, oczywiście my będziemy produkować własną glukozę podczas dłuższych postów, ale też im mniejsza dostępność tej glukozy, jeśli przepalimy glikogen i tak dalej, to większy będzie proces, czy bardziej nasilony proces hipoizy. Więc jeśli miałbym spekulować, podejrzewam, że tak, przy 2-3 dniach może nawet efekty byłyby lepsze, natomiast oczywiście gdzieś zawsze jest ten efekt zmniejszonych benefitów, im dłużej coś się robi i tutaj no podejrzewam, jeśli te posty byłyby naprawdę długie, no to jednak podejrzewam, że kognitywnie by to zaczęło wpływać negatywnie, więc jeśli już mówimy o tym pozytywnym wpływie, raczej mówimy o prawdopodobnie maksymalnie paru dniach, może tygodniu, potem raczej ze względu na brak składników odżywczych niewykluczone, że miałoby to negatywne. Ponownie spekulacja też zależy od ilości tkanki tłuszczowej. Gdzieś tam opisywałem w swoich filmikach, że jeśli ktoś już jest szczupły na przykład, no to tak, posty to jest chyba jedyny przypadek, gdzie posty mogą być kłopotliwe, no bo jeśli nie ma dużo tej tkanki tłuszczowej i zaczniemy ją przepalać, no to może jednak ten efekt postów na organizm być negatywny. W większości przypadków jednak ludzie mają wystarczająco tej tkanki, żeby spokojnie wiele dni pościć bez żadnych problemów. Najprawdopodobniej jak nie jesteś kulturystą przed zawodami albo właśnie bardzo chudą osobą, to poziom tej tkanki jest odpowiedni. Czyli żebym, ja spróbuję tak uprościć, czyli sposób, w jaki jest wykorzystywana tkanka tłuszczowa w trakcie postów powoduje w takim dużym uproszczeniu, że my jesteśmy bystrzejsi. Tak. Okej. Tak, i to jest, żeby było jasne, ja uwielbiam zawsze, dla mnie nauka to nie są same badania, jestem oczywiście zakochany w badaniach, uwielbiam zapamiętywać mechanizmy i tak dalej, bo no właśnie zawsze to pozwala mieć podkładkę do kolejnych badań, które się czyta. Tak mówiłem, oni nie opisali mechanizmu, ale ja potencjalnie ten mechanizm nam, że tak powiem, skąd indziej, więc jakoś łatwiej połączyć kropki, ale przecież nauka to jest też obserwacja, testowanie na sobie. Jeden z takich przymiotów nauki, jak się patrzy, czym jest nauka, to jest właśnie możliwość empirycznego testowania po prostu hipotez. Do tego nie są potrzebne badania. I na pewno polecam jeśli każdemu słuchaczowi, jeśli ma doświadczenia z postami, krótszymi, dłuższymi, żeby napisał, jak się czuje mentalnie, kognitywnie przy takich postach. Bo już widziałem to u siebie, widziałem to naprawdę u setek osób, które komentowały, że nawet na tych postach tygodniowych, że po prostu umysł jest jak brzytwa. Umysł działa po prostu niesamowicie sprawnie. I właśnie nawet jest ta różnica, że w momencie, w którym jeszcze człowiek je, nawet jeśli to jest, nie wiem, jakaś dieta niskowęglowodanowa, działa dobrze, ale wchodzi w posty i to jest, no, można powiedzieć, jakby człowiek przełączył przycisk, że wchodzimy na wyższy tryb kognitywny, ten wyższy bieg kognitywny wrzucamy. Myślę, że to jest dlatego tak dużo osób lubi keto z tego względu, nie? Tak, że rzeczywiście keto daje podobne efekty. Mhm. I dobra, to w jaki sposób wykorzystywasz te posty, żeby funkcjonować w miarę dobrze na co dzień? Bo mówiłeś o 24-godzinnych, czyli jak byś sugerował wpleść posty w taką codzienność, żeby dobrze wpływało, żeby nie zagłodzić się, żeby dobrze to wpływało na funkcjonowanie na co dzień, bo rozumiem, że jeżeli my sobie pozwalamy na to, żeby nie jeść przez te 24 godziny, no to jednak tam tą przyswajalność kalorii musimy na przykład w tym ciągu tygodnia nadrobić, tak? Czyli jeżeli jemy 2500, no to w poniedziałek nie jemy, to rozkładamy te 2500 na pozostałe dni, żeby, no chyba, że chcemy być na jakby deficycie kalorycznym, żeby schudnąć. Dokładnie. To w jaki sposób, wracając do pytania, zastosować posty, żeby one właśnie wspierały nas w tym, żeby no, być bystrzejszym na co dzień? Nie ma jednoznacznej, w sensie ja mam ulubioną odpowiedź, ale warto podkreślić, że to nie jest odpowiedź potencjalnie optymalna dla każdej osoby, bo posty powinny być idealnie wpasowane w czyjeś życie, tak idealnie, żeby ktoś się czuł komfortowo z tym. Powiedział, że nawet nie zauważa tego, że to jest, nie wiem, jakakolwiek przeszkoda, to jest, że tak powiem, naturalna część dnia, to jest wpasowane w ten rytm nasz życia. I typowe posty, które ja polecam i które sam stosuję, to jest 16 godzin, 18 godzin, u mnie bym powiedział tak średnio. Tak, czyli mamy 16-18 godzin niejedzenia, nieważne w jakich godzinach. Możemy się kłócić po prostu, czy jeśli będziemy jeść posiłki, czy posty są przerwane rano, to jest wyższa insulinowrażliwość, bla, bla, bla. Długi temat, ale koniec końców... Tam jest wielka kłótnia chyba o to, żeby jeść rano, czy nie jeść tego śniadania, czy jeść śniadanie, czy śniadanie jest najważniejsze. Jest, można by dosyć dużo mówić na zasadzie, jakie głupie błędy są popełniane w tych badaniach, po prostu jeśli chodzi o momenty testowania tej insulinowrażliwości. Na przykład jeśli chodzi o stany zapalne, nie ma praktycznie żadnej różnicy, w którym momencie człowiek będzie pościć, czy kiedy te posty są przerywane. Natomiast ja zawsze staram się to uprościć w ten sposób. Lepsze jest wrogiem dobrego. To znaczy najważniejsze jest, żeby te posty były, niż po prostu kiedy one są przerywane. Dużo większe korzyści z tego są, że właśnie będą posty. I tym samym, jeśli ktoś na przykład, tak jak ja, nienawidzi śniadań, ja nie jestem w stanie jeść śniadań, jest mi niedobrze, mam dłości na myśl o jedzeniu z samego rana. Dzisiaj pewnie, nie wiem, pierwszy posiłek zjem o 14-15, więc to może będzie ponad 20 godzin. I nakarmimy cię. Tak. Więc jest to, że tak powiem, taki, nie wiem, jest coś dla mnie naturalnego. Natomiast, no właśnie, dopasuj to do siebie. Ja najczęściej przerywam swoje posty, jak siedzę w domu, po okolicy 12. Chyba że no właśnie jest praca, jest spotkanie i tak dalej. Jeśli ty lubisz śniadania, zawsze od małego to było coś, co sprawiało ci przyjemność, dobrze, to zrób sobie tak, żeby te posty kończyły się w porze śniadania. Więc o to chodzi po pierwsze w tym dopasowaniu, ale druga część dopasowania jest to nawet właśnie dłuższe posty. Są osoby, które lubią pościć dłużej, nie mają z tym kłopotów. Dlatego są osoby, które robią posty na przykład jeden dzień nie jedzą i potem jedzą więcej następnego dnia. No i więc takie posty właśnie 2 na 2. Są osoby, które potrafią robić posty 2-dniowe, 3-dniowe, tygodniowe. Dla mnie, szczególnie zauważyłem, że panie u mnie tam w sekcji komentarzy często piszą, że robią właśnie takie dłuższe posty. Jestem pod takim wrażeniem, bo ja nigdy nie miałem aż takiego długiego postu. Dla mnie to jest po prostu cały czas mentalnie taki hardcore, mimo że ja zachwalam zawsze w sensie, posty. Że jest ci ciężko już więcej niż tam 24 godziny? Tak. W sensie u mnie, no, jeśli to jest 30 parę godzin, no to już po prostu człowiek jest, i to jest, że było ciekawe, ten taki bardziej dokuczliwy głód, on rzeczywiście najczęściej trwa do jakichś 2 dni i potem zaczyna maleć. W sensie, że było jasne, tak i naukowo, i nawet obserwacyjnie większość osób gdzieś tam po drugim dniu... Jak to brzmi, po 2 dniach przestaniesz być głodny. Tak, nie, to oczywiście zawsze mówię, to jest mechanizm ewolucyjny. Jeśli, prawda, bylibyśmy głodni, nie wiem, powiedzmy 100 000 lat temu, po 2 dniach i człowiek się kładzie na ziemi, no sobie jestem taki głodny już, nigdy nie znajdę jedzenia, no to było kiepsko, ale o to chodzi, że właśnie człowiek jest wyostrzony wtedy. Podniesie się poziom kortyzolu między innymi. To, co jest, żeby było jasne, ludzie często patrzą na kortyzol negatywnie. Ja zawsze mówię, to jest najbardziej przeciwzapalny hormon w całym ciele. Nawet było dosłownie parę tygodni temu wyszły badania, gdzie analizowano rolę kortyzolu w ciele i bardzo fajnie podsumowano, że w 20, to była metaanaliza, w 20 na 21 badań kortyzol jest nieodłącznie powiązany z metabolizmem. I uwaga, to się sprawdziło u ptaków, sprawdziło się u ludzi, sprawdziło u ssaków. Im ten wyższy poziom kortyzolu, bo kortyzol jest, jeśli ktoś nie wie, hormonem katabolicznym, czyli on po prostu będzie rozkładać różnego rodzaju tkanki na energię. I oczywiście organizm nie jest debilem, jak to często mówię. W pierwszej kolejności co? Masz nadmiar glukozy, to ten nadmiar jest po prostu zużywany na energię, ale potem będzie kortyzolos między innymi w tandemie czy w współpracy z innymi hormonami rozkładać ten glikogen z mięśni i wątroby, żeby dostarczyć glukozę. Potem kortyzol między innymi będzie odpowiedzialny za lipolizę, czyli rozkład tkanki tłuszczowej. Dopiero po wielu, wielu dniach zaczyna się jakikolwiek większy rozkład białek na energię. Chyba że, uwaga, ktoś ma na tyle dużo tkanki tłuszczowej, że ta tkanka tłuszczowa cały czas będzie dostarczać energię. Więc tam fajnie pokazano, że nie możemy patrzeć na kortyzol na zasadzie kortyzol, stres, B. Nie, kortyzol, jeśli patrzymy poza tym okresem, szczególnie posiłkowym, jest nieodłącznie związany z metabolizmem, bo kortyzol właśnie będzie jednym z tych głównych gwarantów tego, że my będziemy mieć dostarczoną energię w momencie, w którym jej potrzebujemy, kiedy nie ma jedzenia. No a co myślisz o badaniu poziomu kortyzolu? Ja często się z tym spotykam w gabinecie psychologicznym, że ludzie mówią o tym, żeby go zweryfikować. No i ja słyszałem różne zdania dotyczące tego, że w sumie to nie do końca ma sens, bo ciężko jest trafić w ten okres, w sensie, że okres porównawczy, że trzeba by było go o konkretnej godzinie przy takich samych warunkach sprawdzać. Jak ty do tego podchodzisz? Czy w ogóle jest sens badać ten poziom kortyzolu? To w sensie dla mnie niesamowicie inteligentna rzecz, którą powiedziałeś, jest warunki. I to nie tyczy się tylko badania kortyzolu. Często po prostu ludzie robią badanie rano i warunki tak naprawdę tych ostatnich dni będą się różnić od badania do badania, co będzie miało bezpośrednie przełożenie właśnie na zmienną, która jest testowana, która jest mierzona. Więc kortyzol, no tak, jest. Hormony mają to ogólnie do siebie, że one mają rytm dobowy. Praktycznie wszystkie hormony mają rytm dobowy i jeśli nie będziemy po prostu mierzyć o konkretnej godzinie, nawet będzie godzina, 2 godziny różnicy, no to już będzie wpływać na odczyt. Kortyzol oczywiście jest tam najczęściej mierzony, polecany do 10 rano, ale jest różnica między tym, czy to zrobisz badanie o 8 rano, 7:30 czy 10. Czy jeszcze będziesz stał w korku, w którym się będziesz wkurzał, a potem będziesz stał w kolejce i też będziesz się denerwował. Jak dotarłeś na badanie? Mówiliśmy sobie, kortyzol jest hormonem katabolicznym i on jest nierozerwalnie związany z metabolizmem. Czy innymi słowy, wiadomo, że musisz pościć, żeby zrobić to badanie, ale jeśli dotrzesz tam autem, czyli generalnie twoje mięśnie praktycznie nie pracują, wiadomo, to łapkami pomachamy, no to ten kortyzol, powiedzmy, będzie na jakimś tam poziomie. Co się stanie, jeśli stwierdzisz, okej, dobra, poszczę, ale teraz wiem, że to laboratorium jest 2 km od mojego domu i pójdę tam piechotą. Czy to będzie miało wpływ na kortyzol? No raczej. Tak? Jeśli pojedziesz na rowerze, jak najbardziej podbije ci kortyzol wszystko. Wiele osób na przykład... Zanim zapozna się z funkcjami właśnie, czy z działaniem metabolizmu, funkcjami kortyzolu, ma na przykład takie przerażenie, że czemu na przykład poszło na spacer 4-kilometrowy, taki trochę bardziej intensywny i przychodzę do domu, a moja glukoza wynosi 110 albo 120. Bo organizm po prostu mobilizuje tą glukozę. Tak? Jeśli jest wysiłek fizyczny, chcemy tej glukozy mieć więcej. Tak? Jest to aktywizacja tego sympatycznego, współczulnego układu nerwowego, walki, ucieczki. Tak? Potrzebujemy tej energii, żeby, no właśnie, walczyć, uciekać. No, organizm, że tak powiem, nie rozpoznaje rodzaju stresu, jak to często podkreślam, więc dla niego po prostu to, że pójdziemy na spacer, cholera wie, czy uciekamy, czy nie, jest to jakiś stresor, który mobilizuje tą glukozę. Dobra. Jeszcze w kontekście postów, to rozmawialiśmy o postach przemiennych, czyli co drugi dzień i ich wpływie na sen. Jak to wygląda? Tak, jeśli będziemy mieć podbity ten kortyzol i badania rzeczywiście pokazują, że... Rozumiem, że ten post stresuje. To jest taki duży stresor dla nas. Tak. Post jest zdecydowanie stresorem. Powiedział absolutnie niezwykłym stresorem, jeśli chodzi o to, co się dzieje w ciele. Tak jak mówiłem, no, patrząc jakby na ogół badań, no, to na przykład jak ciśnienie czy stany zapalne się zmniejszają podczas postów, no to jest coś niesamowitego. Ale też są różnego rodzaju, wiem, to zobaczam z tematu, ja uważam, że warto o tym wspomnieć. Jest taka ścieżka anaboliczna, czyli budująca tkanki, mTOR. I podczas postów im mniej po prostu dostarczamy kalorii i oczywiście z każdą kolejną godziną postu ta ścieżka mTOR jest wyciszana. Czyli generalnie ta budowa między tkanek mięśni, ona jest jakby wyciszana. Na przykład mTOR jest bardzo mocno zaktywizowany podczas nowotworów. Bo no właśnie, mamy nieśmiertelne komórki nowotworowe, które potrzebują non-stop się namnażać. Jeśli będziemy mTOR aktywizować, a można najłatwiej go zaktywizować węglowodanami, w drugiej kolejności białkiem, tłuszcze praktycznie. Czyli stąd się zaleca właśnie diety niskowęglowodanowe w chorobach nowotworowych. Dokładnie tak. I posty naturalnie, ciężko powiedzieć wyłączają, ale wyciszają ten szlak mTOR. Ale to, co jeszcze można powiedzieć, oczywiście to są całe łańcuchy często tych zależności. To, co wycisza mTOR, to jest zwiększona aktywność takiego, to się nazywa sensor składników odżywczych, między innymi AMPK. I co ciekawe, kiedy AMPK jest właśnie podkręcony, jest zwiększony jego poziom, mTOR jest wyciszany, ale jeśli AMPK jest na wyższym poziomie, to jest zwiększona biogeneza mitochondriów, czyli jest zwiększona produkcja mitochondriów, co jest po prostu niesamowicie ważne, jeśli chodzi o funkcjonowanie dokładnie całego ciała. Więc jakby to jest taka dodatkowa korzyść. Więc ja zawsze przestrzegam, jeśli słyszę dietetyka albo lekarza, na zasadzie posty są B, bo jest kortyzol zwiększony, to jest na zasadzie, gdzie widzimy, że te posty są B? Są mniejsze stany zapalne, prawda? Całe tak naprawdę zmienianie mikrobiomu na bardziej pozytywny, bo jest też między mikrobiom się zmienia, to alfa zróżnicowanie. Często bardziej niż były takie badania niż przy jedzeniu błonnika, co do tej pory, że tak powiem, mi czachę rozwala, że niejedzenie to jest sposobem kształtowania mikrobiomu na ten bardziej pozytywny. Ale wracając właśnie, tak, rzeczywiście wyszło, że podczas postów ten zwiększony poziom kortyzolu w dni, w którym nie jest spożywany pokarm, może negatywnie oddziaływać na sen. W tym sensie tam wychodziło, że sen u takich osób jest średnio 35 do 85 minut krótszy niż sen tych samych osób w dni, w które jedzą. Natomiast tam jest jeszcze takie podkreślenie, że jest krótszy, nie ma, jeśli chodzi o ogólnie odczuwanie tego snu, czy jakieś zmęczenie, ludzie nie narzekają, więc jest podkreślenie tego w badaniu, jest krótszy, nie wiadomo, natomiast bo tego nie mierzono, jaka jest głębokość tego snu. Czyli jakościowo jest lepszy? Tak, i to jest dla mnie ciekawe. Oczywiście jest mnóstwo zbieżności między dietami niskowęglowodanymi, ketogenicznymi i postami. Można powiedzieć, jakoś mocno są to powiązane ze sobą koncepcje. I to widać na przykład w badaniach na diecie ketogenicznej, że w początkowym okresie jest zwiększony kortyzol, pierwsze tygodnie, potem następuje normalizacja, jest zmniejszony nawet. Natomiast, no właśnie, organizm, można powiedzieć, się do tego przyzwyczaja, ale też jeśli chodzi o badania dotyczące snu na diecie keto, wychodzi, że osoby na dietach keto mogą spać krócej, natomiast sen jest głębszy. Więc wychodzi na to, że jest coś za coś, że tak, śpisz krócej, sen jest natomiast sam w sobie głębszy, więc koniec końców ludzie nie będą odczuwać różnicy. Oczywiście... Znaczy coś za coś, no to chyba są benefity. Krócej śpisz i on jest bardziej regeneracyjny. Tak, w sensie, oczywiście nie mówię to w negatywnym sensie. W zasadzie jedna rzecz jest skróca, druga wydłuża. Natomiast ja zawsze podkreślam, medycyna operuje prawdopodobieństwem. Nie zakładało mi się, że absolutnie każda osoba to czuje w ten sposób. Nie bez powodu są te różnego rodzaju anegdoty medyczne, że ktoś powie, że na przykład próbował i u niego działało to inaczej. Ale, że tak powiem, mówiąc ogólnie, takie byłyby te mechanizmy. To badanie odnosiło się do postów co drugi dzień i to 24-godzinnych, czy też w takim ujęciu 16-8? Znaczy, w sensie te posty 24 godziny to nie były takie posty w tym sensie, że oni nie jedli, to była zmniejszona kaloryka. Tam w te dni postne oni jedli 20% kalorii, które jedli w dni niepostne. 20%? Tak. Okej. Co bym powiedział? 500 na przykład kilokalorii. Co jest ciekawe, więc żeby było jasne, nie patrzeć na to stricte w ten sposób, że no właśnie oni nie jedli. Dla mnie to jest w ogóle ciekawa koncepcja właśnie, że no, jedzenia czegokolwiek w te dni postne, bo to już nie są do końca dni postne, bo no właśnie, jednak dostarczanie tego jedzenia często będzie powodować to, że człowiek odczuwa zwiększone łaknienie versus niedostarczanie tego pokarmu. Dlatego jest dla mnie na przykład fascynujące te porównania zmniejszonej kaloryki, czyli te typowe, na przykład słyszę, posty i tak dalej, debilizm, bo możemy zmniejszyć ilość kalorii. Wszyscy kojarzymy efekt jojo. Zmniejszenie kalorii regularne będzie powodować spowolnienie metabolizmu. Posty, co ciekawe, albo nie działają w żaden sposób na metabolizm, więc go nie zmieniają. To jest olbrzymia przewaga, nie licząc jeszcze oczywiście takich rzeczy, jak tak jak mówiłem, zwiększona aktywność tego AMPK, zwiększona między innymi biogeneza mitochondriów, ale dłuższe posty, co ciekawe, zwiększają metabolizm. I teraz sobie możemy to łączyć, ja tylko uwielbiam te rzeczy zapamiętywać, bo w pewnym momencie to się tak zaczyna łączyć, to co napisano w jednym badaniu, nawet jeśli nie wspomniano o innym badaniu, no to masz zawartość tego badania w głowie i możesz sobie łączyć te rzeczy. Więc dłuższe posty są w stanie zwiększyć metabolizm i teraz właśnie patrzymy to, co mówiliśmy na początku. Kortyzol jest nierozerwalnie związany z poziomem metabolizmu. Dlatego właśnie ten zwiększony kortyzol gwarantuje zwiększenie metabolizmu, więc posty w żaden sposób nie da się tego przyrównać do ograniczenia kalorycznego. Ograniczenie kaloryczne, bym powiedział, nie dość, że ciężej to bardzo często utrzymać, bo dajesz sobie jedzenie, to jest na zasadzie tak, nie wiem, to jakbyś poszedł na imprezę i chciał się napić, ktoś by ci na parska 15 ml nalał whisky na zasadzie i baw się cały wieczór. To jest... Prawda? To już lepiej w ogóle niczego nie dostać. I tak działa to ograniczenie kaloryczne, że właśnie będzie spowalniać metabolizm, natomiast poszczanienie. Nie możemy tych rzeczy przyrównywać do siebie. No to teraz zrozumiem, dlaczego mama mi mówiła, że jak mówiłem wieczorem, że jestem głodny, to ona mówiła, to idź spać. Tak, to kiedyś widziałem takiego mema, bo on na zasadzie był jakiś wątek na forum, że ej, jaki był wasz ulubiony posiłek, kiedy byliście na przykład biednymi studentami? Ktoś napisał sen. No, także coś w tym było. Coś w tym jest. Kreatyna. Jeden z chyba najlepiej przebadanych suplementów. I zawsze kreatyna kojarzyła mi się z ludźmi, którzy ćwiczą na siłowni, jak ze sportami siłowymi. Więcej koksu! Dokładnie, tak, więcej koksu, a okazuje się, bo też rozmawiałem o tym z Mateuszem Ostręgą, że no ma ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Mówiłeś o badaniu, w którym sprawdzano wpływ kreatyny u nastolatków płci żeńskiej ze znacznymi zaburzeniami depresyjnymi opornymi na leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI. Tak. Więc to badanie, można powiedzieć, możemy sobie zrobić nawet na chwilę zignorować podawanie kreatyny tym osobom i zacząć od tego, jakie rzeczy będą wpływać na depresję, bo ogólnie teraz bym powiedział, jeden z takich najbardziej ekscytujących jakichś nowych dziedzin czy obszarów badawczych, jeśli chodzi o medycynę dla mnie, to jest to, jak dieta będzie wpływać na choroby psychiczne. Różnego rodzaju zaburzenia nastroju. Zwłaszcza, że wiesz, jak patrzę na kwestię związaną ze zwiększoną powszechnością chorób psychicznych, to ciężko mi jest uwierzyć, że to bierze się z tego, że ludzie teraz mają większe oczekiwania, w sensie, że to jest jedyny czy główny czynnik powodujący. I cały czas mam takie poczucie, że jest to ściśle związane również z tym, w jaki sposób teraz jemy. To znaczy, że tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, że teraz do takiego wywiadu psychologicznego dokładam element związany z tym, co ludzie jedzą, no bo to ma też ogromny wpływ. Tak, właśnie Dawid wspominał, że jakby u siebie w gabinecie zaczyna wprowadzać tak delikatnie pytania dotyczące diety, żeby właśnie zobaczyć, jak to jest połączone i uważam, że bardzo słusznie. Dla mnie to jest prawdopodobnie jakaś przyszłość tego, jak powinny działać takie gabinety, to znaczy jakaś taka podstawowa wiedza na temat tego, jak dieta będzie kształtować psychikę, nastrój, jest absolutnie niezbędna. I co ciekawe, praktycznie wszystkie, czy może nie wszystkie, ale duża część chorób różnego rodzaju neurodegeneracyjnych, chorób psychicznych, czy nieważne, czy to jest Parkinson, Alzheimer, dwubiegunówka, zaburzenia depresyjne, jakieś stany lękowe, schizofrenia, mają wspólną bazę kłopotów. Jeden z tych kłopotów będzie polegać na tym, że praca mitochondriów jest upośledzona. Ponieważ mitochondria, to wszyscy kojarzą, tak, te powerhouse of wesel, jak to się mówi, tak, po prostu nasze małe elektrownie, które produkują energię. Jeśli praca mitochondriów jest zaburzona, będziemy mniej produkować tych cząsteczek ATP, trifosforanu adenozyny, o którym mówiliśmy. Więc wtedy całe ciało funkcjonuje gorzej, ale szczególnie takim organem, który jest bardzo czuły na to, czy energia jest produkowana na odpowiednim poziomie, jest mózg. I tam zaburzenie pracy mitochondriów i ta zmniejszona produkcja tej naszej waluty energetycznej ATP bardzo mocno odbija się właśnie na tym, jaki jest przesył między innymi neurotransmiterów. I właśnie, tak mówiliśmy sobie, te różnego rodzaju choroby neurodegeneracyjne, mówiąc ogólnie, duża część chorób psychicznych mają to do siebie, że jest zmniejszona produkcja ATP poprzez upośledzenie pracy mitochondriów, zwiększony stres oksydacyjny, zwiększona śmierć neuronów. Do tego sobie, jak to się z dietą wiąże, potem sobie wrócimy i bardziej szczegółowo można to opisać. Natomiast jeśli wiemy, mówiąc ogólnie, że zmniejszona produkcja energii w mózgu będzie w stanie negatywnie oddziaływać na psychikę, to teraz możemy właśnie przejść do badania i zrozumieć, dlaczego właśnie suplementacja kreatyną pozytywnie się odbiła. Ponieważ ta fosforokreatyna, czy fosforan kreatyny, to jest jakby dwie nazwy tego samego. Ten fosforan kreatyny oczywiście będzie powstawać w momencie, w którym będziemy dostarczać kreatyny w ciele, czy to przede wszystkim w takich normalnych dietach większej ilości mięsa, albo suplementy. Fosforan kreatyny będzie używany do wyzwalania energii. W sensie on będzie używany na dwóch etapach, można powiedzieć, zarządzania energią w mózgu. Pierwszy to jest jakby etap magazynowania energii. Czyli jeśli mamy te cząsteczki ATP, tam mówiliśmy, że jest trifosforan. Jeśli na przykład tych cząsteczek energii jest więcej, to ten fosforan jest właśnie wrzucany do kreatyny. Jest taki enzym kinaza kreatynowa i on tworzy właśnie fosforan kreatyny. I to jest, można powiedzieć, taki nasz enzym energetyczny, czy można powiedzieć taki trochę zawór, który potem możemy odkręcić, jeśli chcemy energię. I rzeczywiście fosforan kreatyny potem w połączeniu z taką cząsteczką ADP, czyli difosforan adenozyny, jak się połączy, wyzwala energię, czyli znowu wracamy do cząsteczek ATP. Czyli ADP plus fosforan kreatyny produkuje ATP. I no właśnie, dlaczego u nich, mimo że to była depresja lekooporna, czyli te typowe podejście nie zadziałały, czemu kreatyna zadziałała? Prawdopodobnie właśnie dlatego, że mieliśmy zwiększoną produkcję energii w mózgu, zwiększoną produkcję cząsteczek ATP, co spowodowało poprawę. Bo jeszcze raz, jeśli nie ma tych cząsteczek ATP, no ciężko, żeby mózg funkcjonował normalnie, bo od tych cząsteczek ATP zależy absolutnie wszystko, szczególnie jeśli właśnie chodzi o tą homeostazę hormonalną mózgu, tak, ten stan równowagi, gdzie oczywiście jest uwikłane całe mnóstwo neurotransmiterów, nie tylko ta słynna serotonina. Jeśli nie ma energii, to one po prostu nie są w stanie być przesyłane, eliminowane, jeśli są w zbyt dużej ilości w mózgu. Więc to jest prawdopodobnie to, co rozwiązało kłopot. Zwiększona produkcja energii. W momencie, w którym ta produkcja była wcześniej upośledzona, bo jeszcze raz, to jest mnóstwo już badań, które pokazują, stany depresyjne równa się między innymi zwiększony stres oksydacyjny, upośledzona produkcja energii w mitochondriach, czy upośledzona pracę mitochondriów. No dobra, a jak kreatyna ma się do stanów zapalnych? Bo jest też ta teoria dotycząca tego, że depresja równa się po prostu stan zapalny, no nazwijmy to tak ogólnie mózgu. Czy... Tak, to jest, w sensie, żeby było jasne, te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, śmierć neuronów, upośledzona praca mitochondriów, stany zapalne, to jest wszystko ze sobą powiązane. Jedna rzecz potrafi powodować drugą. Jak najbardziej. Możemy sobie dać... Tych przykładów jest dużo, ale weźmiemy sobie takie, powiedzmy, proste przykłady. Więc możemy zacząć od opisania, tak jak bym powiedział, najbardziej rozpowszechnionego neurotransmiteru w całym ciele, czy w mózgu przede wszystkim, glutaminia. On jest, szacuje się, że to jest 90% po prostu całej tej aktywności, jeśli chodzi o neurotransmitery w mózgu, za to jest odpowiedzialny glutaminia. To jest jakby pierwszy element układanki, oczywiście w tym opisie mechanizmu, który przedstawię, bo tych mechanizmów jest mnóstwo. Więc mamy glutaminian. Teraz mamy też enteryczny układ nerwowy. I enteryczny układ nerwowy to jest ten układ, który łączy jelita z mózgiem. Czyli generalnie sygnały z jelit, prawda, będą przekazywane do mózgu. I w momencie, w którym na przykład pojawiają się jakieś stany zapalne, między innymi w jelitach, będziemy mieć zwiększoną produkcję różnego rodzaju molekuł prozapalnych. Będzie na przykład czynnik martwicy nowotworów alfa, TNF-alfa, interleukina 1-beta, interleukina 6, interleukina 33 i choćby przez ten układ enteryczny te interleukiny, TNF-alfa i tak dalej będą wysyłać sygnał do mózgu, żeby zwiększył produkcję glutaminianu. Wydzielanie glutaminianu. Glutaminian w większej ilości jest toksyczny. Jest cholernie toksyczny dla mózgu. Ten efekt glutaminianu na między innymi śmierć neuronalną, upośledzenie pracy mitochondriów, on się nazywa ekscytotoksyczność po polsku. Co po polsku brzmi to dziwnie, bo po angielsku to jest excitotoxicity. Od excite właśnie, że jest jakby takie nadmierna ekscytacja tych neuronów, pobudzenie. Po polsku to ekscyto brzmi po prostu dziwnie, więc to warto wspomnieć. I właśnie to excito od pobudzenia jest tam nie bez powodu, ponieważ glutaminian w większej ilości pobudza. W większej ilości glutaminianu zawsze będą działać tak, że jest po prostu znaczące pobudzenie organizmu. Będzie powodować między innymi stany lękowe. Możemy sobie, znowu zrobię mały taki off-topic, na przykład dlaczego wiele osób ma stany lękowe albo kłopoty psychiczne po spożyciu większej ilości alkoholu. Alkohol jest tak zwanym agonistą, czyli pobudza receptory GABA. I ten hormon GABA... Czy... Po spożyciu? Tak. W sensie zaraz po spożyciu, czy dzień po? Nie, po spożyciu. Okay. Czyli pijemy sobie GABA, jest ten hormonem odprężającym. Mhm. Tak? On daje to uczucie takiego odprężenia, miorelaksacyjne, rozluźnia mięśnie. Wszyscy to kojarzymy. Lampka po prostu czegoś mocniejszego i nagle człowiek, jak był zestresowany, prawda, cały spięty, to nagle... Może rumieńce się pojawią, bo naczynia krwionośne się rozszerzają. Tak jak można powiedzieć, wszystko się rozpływa. Naczynia krwionośne są mniej spięte, tak, mięśnie się rozluźniają. I to jest działanie hormonu GABA. Tak? Więc można powiedzieć mocno uspokajające. Oczywiście też jest wiele roślin, które są agonistami GABA, czyli na przykład wszystkie rumianek, na przykład ma związek, gdzie się apigeninę nazywa, który jest agonistą GABA. Waleriana, sławna, prawda, jeśli chodzi o uspokajanie. Tam jest na przykład muskimol, taki związek, który jest agonistą GABA. Więc generalnie można powiedzieć, to pobudzanie tych receptorów GABA rozluźnia. Tylko alkohol to robi z mocą 1000 bomb atomowych. I dlatego tak szybko rozluźnia. Wiadomo, że ciężko porównać rozluźnienie, które daje wypicie, nie wiem, herbaty z walerianą do tego, że ktoś wypije 50. Natomiast zemsta alkoholu przychodzi mi oczywiście w wielu postaciach, ale przychodzi, jeśli chodzi o glutaminian następnego dnia. Ponieważ w momencie, w którym bardzo będziemy pobudzać te receptory GABA, jest to rozluźnienie i tak dalej, glutaminian jest na bardzo obniżonym poziomie. Można powiedzieć, GABA będzie poniekąd hamować funkcję glutaminianu, ale w momencie, w którym my już zmetabolizujemy alkohol i te receptory GABA już nie są tak agonizowane, nie są po prostu aktywizowane, to glutaminian po prostu wraca z kolegami, jest po prostu tego glutaminianu dużo więcej i to się nazywa właśnie glutamate rebound, czyli takie odbicie glutaminianowe. Czyli po prostu w momencie, w którym już glutaminian nie jest hamowany tak GABą, tego glutaminianu jest mnóstwo i teraz, no właśnie, będzie oddziaływać na mózg w ten sposób, że będzie wprowadzać stany zapalne, stany lękowe. Człowiek jest tak niezdrowo pobudzony, między innymi bicie serca jest zwiększone, więc to jest taki przykład po prostu tego bardzo negatywnego działania glutaminianu. Natomiast alkohol oczywiście to robi przykładowo na następnego dnia, czy następny dni, jak ktoś wypił więcej. Natomiast pobudzanie zwiększonej ilości wydzielania glutaminianu odbywa się też na wiele sposobów. Jeden z nich to są stany zapalne. Więc też na przykład jeśli ktoś ma kiepską dietę, to z czasem, jeśli ktoś jest otyły, nie wiem, mało się rusza, to też będzie następować zwiększona produkcja glutaminianu. Kiedy następuje jeszcze węglowodany. Jedyną, jeśli chodzi o makroskładniki odżywcze, jedynym makroskładnikiem odżywczym, który jest w stanie bardzo mocno podbić ilość wydzielanego glutaminianu w mózgu, są węglowodany. I dlatego, właśnie propos tego, co Mateusz mówił o Stręga, że rzeczywiście diety niskowęglowodanowe, ketogeniczne to są jedyne diety, patrząc na badania kliniczne, które mają pozytywne oddziaływanie na szereg chorób psychicznych. I jeśli właśnie spojrzymy między innymi na te choroby, czy na ten mechanizm poprzez pryzmat glutaminianu, jeśli wytniemy sobie, czy ograniczymy wydzielanie glutaminianu, zmniejszymy tą ekscytotoksyczność i oczywiście na dietach keto jest to normalne, szczególnie jeśli są jeszcze posty wprowadzane, to już człowiek zaczyna rozumieć, dlaczego po prostu te diety są potencjalnie skuteczne. Ciekawe, bo popatrz, że to jest takie błędne koło, że z jednej strony ten alkohol ma zaraz po spożyciu no właśnie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne no nazwijmy właściwości, tak. A następnego dnia jest jakby zupełnie w drugą stronę, czyli w momencie, kiedy ten poziom glutaminianu się podnosi, no to doznajemy właśnie takiego właśnie poczucia lękowości jeszcze większej. Tak, w sensie ciekawe. Ja często, że tak powiem, trochę dla Frajda kłócę się, że na przykład niskie, bo niektórzy mówią, że niskie dawki alkoholu są absolutnie zawsze złe. Ja mówię, no nie zależy na co patrzysz. Na przykład też miałem filmik, gdzie pokazywałem, 99% wszystkich badań pokazują, że niskie dawki alkoholu obniżają poziom glukozy, obniżają poziom insuliny. Bardzo pozytywne. Mnóstwo badań, które pokazują, że obniżają stany zapalne. No dobra, ale Rutkowski ostatnio popularyzuje te badania, które pokazują, że one są, jakakolwiek ilość alkoholu jest rakotwórcza i negatywnie wpływa na nasz mózg. A tutaj możemy się kłócić, żeby jasne, właśnie do tego dążyłem, zależy z jakiej strony. Rzeczywiście alkohol jest neurotoksyczny, nawet niskie dawki. I z tym się nie kłóci. Natomiast jeszcze raz jakby inne potencjalnie, że tak powiem, ścieżki alkoholu, jeśli mówimy o małych dawkach, 10-15 gramów maksymalnie alkoholu etylowego, tutaj wystarczy przyjrzeć się badaniom, żeby widzieć, że absolutnie nie jest to tak czarno-białe. Natomiast neurotoksyczność alkoholu nawet w niskich dawkach jak najbardziej. Natomiast dla mnie całe jaja polegają na tym, jak się człowiek znowu pamięta ten mechanizm i się temu przyjrzy, że ścieżka metabolizowania alkoholu, przepraszam wszystkim znowu za szczegółowość, ale zaraz zobaczymy, jak to jest ważne. Mamy alkohol, etanol, wiadomo przede wszystkim, trucizna do organizmu, nie chce tego, zaczynamy to metabolizować. Więc mamy enzym dehydrogenaza alkoholowa, on rozkłada alkohol na acetylaldehyd, on jest nazywany również aldehydem octowym. Kancerogen. Acetylaldehyd jest dosyć mocnym kancerogenem, więc żeby był jasny, alkohol jak najbardziej też jest kancerogenem właśnie przez to, że jest przekształcany w ten acetylaldehyd. Ciało nie lubi mieć kancerogenu, mamy, to jest ciekawe, mamy wykształconą ścieżkę metabolizowania tego acetylaldehydu, mamy teraz dehydrogenazę aldehydową, która rozkłada ten acetylaldehyd na octan i dwutlenek węgla. Octan to jest jeden z takich krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, on jest produkowany normalnie przez mikrobiotę, że tak powiem jest to coś zupełnie naturalnego. To jest tak, można powiedzieć, taka kropelka tłuszczu. Dlatego też, ponieważ to jest kropelka tłuszczu, mamy alkoholowe stłuszczenie wątroby. To jest po prostu przy większej ilości spożywania alkoholu te kropelki tłuszczu będą się odkładać tam najwygodniej, gdzie są metabolizowane, czyli w wątrobie. No a dwutlenek węgla wiadomo, że jest po prostu usuwany z ciała. Natomiast mamy dostępne mechanizmy metabolizowania tego. Jeśli ten alkohol jest spożywany w małych ilości, organizm dosyć szybko jest w stanie, acetylaldehyd, żeby było jasne, jest cholernie szybko usuwany z organizmu. On, że tak powiem, organizm nie chce, żeby on był dostępny w jakiejkolwiek większej ilości w organizmie jakikolwiek dłuższy okres czasu. Natomiast acetylaldehyd, to jest ciekawe, on nie jest tylko i wyłącznie produkowany jako metabolit alkoholu. On na przykład znajduje się naturalnie w owocach. Wydaje mi się, że dla wielu osób to, co będę mówić, może być dosyć nowe, żeby było jasne, dużo mniejszej ilości niż to, co powstaje z metabolizowania alkoholu, nawet taki mały dawek. Mają na przykład truskawki, jabłka, zawierają acetylaldehyd, będzie w produktach wypiekanych się znajdować. Czyli w momencie, w którym będziemy mieć się nazywa reakcja Maillarda, kiedy my po prostu mamy białka, czyli na przykład mamy jakiś tam, pieczemy sobie chlebek, jest zbrązowienie wtedy tej skórki chleba, tam też między innymi acetylaldehyd jest wytwarzany. Znowu niskiej ilości. Ale żeby było jasne, to się zaczyna po prostu, zbiera się. Kumulować. Natomiast największej ilości z naturalnych produktów acetylaldehydu, jeszcze raz aldehyd octowy, to się też nazywa, są w kiszonkach. I tam jeśli ktoś by zjadł 100 na przykład gramów kiszonek i wypiłby 10 gramów alkoholu etylowego, te ilości zaczynają być porównywalne tego acetylaldehydu. I tu dochodzimy właśnie do tej pięknej paranoi, że swoją drogą ta nasza cudowna Światowa Organizacja Zdrowia okrzyknęła, to chyba było parę tygodni temu, że kiszonki są potencjalnie kancerogenne, chyba wrzucili nawet kiszonki na listę kancerogenów. Tak, czyli ogórki kiszone, kapusta kiszona, wystrzegajcie się, to jest niebezpieczna rzecz. Stwierdzili, że okej, jeśli tam jest jednak trochę tego acetylaldehydu, i wiadomo, że to jest kancerogen, no to kiszonki to jest ewidentnie kancerogen. To jest jeszcze teraz piękne. Czy oni dostarczyli jakichkolwiek dowodów na to? Nie, to jest Światowa Organizacja Zdrowia, oni dostarczyli badania epidemiologiczne, więc korelacje, że w jakichś paru kohortach, czyli grupach konkretnych osób, te osoby na przykład, które jadły więcej kiszonek, tam wyszło z ankiet, one miały większe ryzyko występowania nowotworów żołądka na przykład, albo przełyku jest. No, czyli kiszonki trafiają na listę kancerogenów. Tak, to jest w zasadzie, jak niektóre organizacje działają, nie szokuje, bo w zasadzie, wiesz, ja jestem prosty człowiek. Jeśli ktoś by mi powiedział coś takiego, to i byłbym głową takiej organizacji, to bym powiedział, okej, jest to ciekawe, na pewno mamy potencjalny mechanizm, mamy acetylaldehyd, on jest kancerogenem, jeśli on znajduje się w kiszonkach, to teraz w takim razie powinniśmy wziąć grupę ludzi, wydaje mi się, że ciężko będzie nie znaleźć kogoś, kto by stwierdził, okej, mogę za, nie wiem, parę tysięcy dolarów miesięcznie jeść codziennie kiszonki, przetestujcie po prostu, czy... I teraz, tak, bo są dwa takie podstawowe mechanizmy kancerogenezy, czyli powstawania nowotworów. Jeden to jest, są zwiększone stany zapalne. One będą z czasem prowadzić do właśnie uszkodzenia pracy mitochondriów, uszkodzenia DNA. Nieważne jakie jest podłoże stanów zapalnych. To może być dieta, to mogą być używki, to może być dieta i używki itd. Stany zapalne. Ale drugie, może być tak, że stany zapalne są niskie, ale dochodzi do uszkodzenia DNA poprzez właśnie różnego rodzaju substancje, które są w stanie uszkodzić DNA. Dlatego teoretycznie zrobienie tego badania nie powinno być specjalnie ciężkie. Możemy wziąć takie osoby i zacząć monitorować, które będą mieć więcej kiszonek przez miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące przy codziennej konsumpcji kiszonek, czy nie zmieniają się ich stany zapalne, czy nie dochodzi do uszkodzenia DNA. Bam! Mielibyśmy jakikolwiek dowód. A tak to po prostu mamy parę badań korelacyjnych i na zasadzie zaczyna się straszenie ludzi. I szczerze mówiąc, to samo tyczy się alkoholu, żeby było jasne. Nie ma praktycznie badań, są na przykład, jeśli chodzi o stany zapalne, to jest nieznalezienie badań, które pokazują, że stany zapalne się zmniejszają, wiele markerów stanów zapalnych się nie zmniejsza, jest naprawdę ciężkie. Trzeba wykazać się złą wolą, żeby nie znaleźć badania, które pokazuje, że mniejsze dawki alkoholu zmniejszają stany zapalne. Więc żeby było jasne, to nie jest takie wcale czarno-białe, jak się przedstawia. Neurotoksyczność, podkreślę, czyli ta toksyczność dla mózgu, ogólnie dla neuronów, bez cienia wątpliwości. Dobra. Nawet w niskich ilościach. Ale oczywiście tym samym nie zachęcamy do spożywania alkoholu. Nie, absolutnie nie. Bo mam wrażenie, że to nie wybrzmiewa tak jasno, a... Nie, zawsze, że tak powiem, mówię naukowo, nie każdy, że tak powiem, robi co chce, ale idealnie na pewno wszyscy będą zdrowsi, jeśli nie będą pić. Mhm. Dobra. To wróćmy do tej kreatyny w tym wszystkim. Tak. Czyli radziłbyś suplementować w kontekście tego pozytywnego wpływu na funkcje poznawcze, na to w ogóle, w jaki sposób my funkcjonujemy, i czy wystarczy ta ilość, którą, jeżeli ktoś jest na diecie mięsnej, ale mięsnej nie takiej, że tam szyneczka na kanapeczkę, tylko rzeczywiście ile tego mięsa powinien spożywać, żeby dostarczać sobie jakby endogennie, czy tam po prostu z pożywienia tą kreatynę, a jeżeli nie, no to w jaki sposób ją suplementować na co dzień, żeby to był w miarę odpowiedni poziom. Generalnie mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale szacuje się, że to organizm potrzebuje dostarczania 1 do 3 gramów kreatyny dziennie. Żeby było jasne, my jesteśmy w stanie syntezować kreatynę endogenie, czyli same nasze ciało będzie ją syntezować. Natomiast z badań, z obserwacji ewidentnie wynika, że cokolwiek syntezujemy, nie wystarczy, żeby zapewnić optymalne funkcjonowanie organizmu. Więc rzeczywiście wtedy warto dostarczać to egzogennie, czyli z zewnątrz. Oczywiście chodzi o dietę. I generalnie, oczywiście mięso. Mięso jest bardzo bogatym źródłem kreatyny, szczególnie śledzie. Cały czas rozwija. Śledzie są jednym z najbogatszych źródeł kreatyny. Przybijają między innymi czerwone mięso. Więc ogólnie jakiekolwiek mięso, będzie w takiej, tam ciężko zaakceptować dietę, nawet jeśli ktoś nie jest na keto, oczywiście już pomijam takie przypadki jak carnivore, jeśli ktoś je mniej po prostu niż 100 gramów mięsa dziennie, ciężko mi takie diety zaakceptować. Po prostu jeśli chodzi o kompletność odżywczą. Czyli w takim przypadku diet wegańskich, wegetariańskich albo niskiej ilości mięsa, no to suplementacja... Tak, wtedy z miejsca bym suplementował. Żeby było jasne, to jest, nie trzeba daleko sięgać, żeby zobaczyć po prostu kłopoty psychiczne, że nikt się nie obraził. Mi chodzi po prostu o przedstawianie nauki. Mhm. Można patrzeć anegdotycznie, ile osób po prostu na tych dietach ma różnego rodzaju kłopoty z nastrojem, choroby psychiczne. Można w sensie na dietach wegetariańskich. Tak, wegańskie, szczególnie wegańskie. Można zobaczyć na badania. W sensie tych badań, które pokazują, że osoby na tych dietach mają, jak dużo częściej występują u nich stany lękowe, zaburzenia nastroju, jakieś stany depresyjne, dużo częściej niż w reszcie populacji. Bo rozumiem, że kreatyna plus niedobór witaminy B12 tutaj pewnie ma największy wpływ. Szczerze mówiąc, ta wiedza na temat niedoboru B12 jest tak rozpowszechniona, że wydaje mi się, że ciężko będzie znaleźć osobę, która jest na takich dietach i nie suplementuje witaminy B12, więc tutaj raczej bym nie patrzył w stronę witaminy B12, ale no jest mnóstwo świetnych dowodów, które pokazują, że niski poziom cholesterolu będzie bardzo mocno skorelowany z kłopotami psychicznymi. I mówię to bardzo szeroko. No to mogą być na przykład kłopoty z agresją, niekontrolowaniem emocji, to mogą być stany depresyjne, tak dalej. Więc nie rzuciłbym tego w stronę tylko i wyłącznie kreatyny. Jak zawsze bym powiedział, dowolny kłopot jest sumą różnego rodzaju składowych czynników. Kreatyna, wydaje mi się, no jest moim zdaniem, żeby jasne, to jest tylko moje zdanie, niepodważalnym czynnikiem, bo też mamy badania, które pokazywały, że u osób na dietach wegetariańskich i wegańskich ten poziom kreatyny w mózgu jest niższy, żeby było jasne. Więc ewidentnie, stąd między innymi mówię, że jeśli my syntezujemy kreatynę, a ją syntezujemy, to na pewno, jeśli nie dostarczamy jej z zewnątrz, to ten poziom syntezy kreatyny nie odpowiada, czy nie zapewni optymalnego funkcjonowania organizmu. Natomiast cholesterol to, że tak powiem, jest jakąś tam osobną kwestią. Ten zły czy dobry? Zły czy dobry? I ten. Okej. Czyli co? Z tego co widzę, to na większości suplementów takich kreatynowych jest zalecane 5 gram dziennie po prostu do diety. Tak. Ty byś się zgodził z tym? Że tak. To bym powiedział, takie dawki minimalne to jest 5 gram. Oczywiście, żeby było jasne, z tych schematów suplementacji jest parę, niektórzy na przykład zalecają tak zwany front loading, czyli ładujemy na przykład, nie wiem, 15-20 gramów dziennie przez pierwsze 2-3 tygodnie nawet i dopiero potem zmniejszamy po prostu, żeby szybciej wywołać ten efekt. Niektórzy na przykład zaczynają po prostu te 5 gram i trzymają się tego po prostu cały czas. Natomiast, żeby było jasne, wydaje mi się, że jeśli ktoś, ja zawsze patrzę przez pryzmat takiego mojego ulubionego podejścia dietetycznego, czyli mamy regularne posty, diety są niskowęglowodanowe, a produktami dominującymi po prostu w samej diecie są produkty zwierzęce i czy odzwierzęce. W takim przypadku, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że większość osób, która by żyła w ten sposób, zakładając jeszcze raz, że oczywiście też nie ma jakichś, często osoby przechodzą na taki styl życia dopiero jak zachorują, tak, jest już cukrzyca na przykład, czy różnego rodzaju jakieś inne kłopoty. Jeśli ktoś jest po prostu zdrowy, by trzymał się takiej diety i zaczął suplementować kreatynę, albo nawet szczerze mówiąc jakieś praktycznie inne, no, bo możemy traktować kreatynę jako nootropii, tak? Czyli związek, który będzie wpływać pozytywnie na funkcjonowanie kognitywne czy funkcjonowanie mózgu, to wydaje mi się, że większość osób nie zauważy specjalnie zmiany przy suplementacji kreatyną. Oczywiście zawsze polecam tak zwane mini eksperymenty, tak? Można przetestować parę tygodni, zobaczyć, czy czuje się z tym lepiej. Jeśli tak, kreatyna jest rzeczywiście bardzo bezpieczna. Tak jak mówiłeś, prawdopodobnie najlepiej przebadany, najdokładniej przebadany suplement w ogóle. Oczywiście możemy powiedzieć ogólnie sportowy, bo tak to najczęściej jest badane, ale też oczywiście w ramach tych funkcji kognitywnych. Dobra. A odbijając trochę w kontekście trochę od tematu jedzenia, to mówiłeś też o oddychaniu i ćwiczeniach oddechowych jako formie poprawy nastroju, regulacji właśnie takiej emocjonalnej. W jaki sposób to funkcjonuje na takim poziomie fizjologicznym? Więc to jest relatywnie, można by powiedzieć, prosty mechanizm, czy dwa te można takie mechanizmy wymienić. Praktycznie jakiekolwiek, żeby było jasne, ćwiczenia oddechowe, takie bardziej świadome oddychanie, oczywiście technik oddychania jest mnóstwo, tak? I też mogą być dopasowane w zależności od, nie wiem, czyichś potrzeb, czy znowu stanów chorobowych. Mamy metodę Buteyko, mamy to oddychanie 4-7-8 na przykład, szczególnie nie wiem, używane jeśli chodzi o oddychanie skrzyniowe, hiperwentylację, tak? Tej lip pursing, czyli takie oddychanie jest bardziej właśnie dzióbkiem. Jest naprawdę dużo tych metod, ale to, co one mają wspólnego, to jest po pierwsze zwiększone dotlenienie. Jest dla mnie cały czas szokujące, jak się patrzy na badania, ale też zastanowimy się i nawet włączymy obserwację do tego, jak my oddychamy, że ciało często może być niedotlenione, między innymi przez nasz styl życia. W sensie, owszem, my oddychamy, ta ilość tlenu jest satysfakcjonująca, natomiast nie jest tak dobra, jak w momencie, w którym my koncentrujemy się na tym oddechu. Czemu? Po pierwsze, na przykład są fajne badania, które pokazują, że w momencie, w którym siedzisz, między innymi poprzez, można powiedzieć, zmięcie tej przypony, ona nie jest w stanie się wystarczająco dobrze kurczyć, żeby nabrać głębszy oddech. W momencie, w którym siedzimy, te oddechy są dosyć płytkie. Jeśli jesteśmy do tego skoncentrowani, czyli wiadomo, że siedzimy przed kompem najczęściej, albo przed komórką. Są badania między innymi właśnie nad tym, jak oddychają osoby, które siedzą z komórką i oddychają fatalnie. Więc w momencie, w którym sobie... Myślę, że jeżeli długo siedzimy przed komputerem i przy komórce, no to naturalne jest to, że się tak zginamy, więc tym bardziej jeszcze zaczynamy się garbić. Na Goluma po prostu. Dokładnie. No. Więc wtedy, no tak jak mówię... Jeśli ktoś zwróci uwagę w pewnym momencie, jak właśnie tak siedzi, albo może teraz nawet oglądając, siedzimy przy komputerze i na zasadzie w jakiej pozycji to jest, na zasadzie, no jak ten brzuch jest po prostu, cała przepona jest po prostu tam przygnieciona bebechami, człowiek jest często zgarbiony, ciężko po prostu w takiej pozycji. Jeżeli tego słuchacie, to polecam to obejrzeć na YouTubie, także zobaczycie jak... Chociaż myślę, że wiesz, że to jest naturalne, że ludzie, kiedy słyszą coś takiego, to się automatycznie prostują. Tak. Że to jest ten taki odruch, przynajmniej na chwilę. Tak, zgadza się, ale no właśnie, to oddychanie na przykład będzie, już pomijam metody oddechowe, one będzie inne, kiedy staniemy. Czemu? No, choćby ta przepona będzie w stanie lepiej funkcjonować. Także to jest taka ciekawostka, a ponieważ no, siedzimy dużą część dnia, tak, szczególnie to taki, bym powiedział, typowy, ale przekręty styl korporacyjny życia, tak, rano wstaniesz, wiadomo, chwilę się pokręcisz, siadasz do śniadania, więc siedzisz sobie przy tym stole, zjesz, wsiadasz do auta, no, przejdziesz się może 100 metrów do tego auta, do garażu, jeśli gdzieś stoi na podjeździe, no to paręnaście, znowu siedzisz w tym aucie. Wejdziesz do biura, siedzisz na następne 8 godzin, 10 godzin, wsiadasz z powrotem do auta. Teraz pytanie, ile godzin tak naprawdę my spędzamy w pozycji stojącej, kiedy można wziąć jakikolwiek lepszy wdech i wydech, czy oddech ogólnie? A powiem ci, że dla mnie było zaskakujące to, jak zacząłem więcej jeździć autem i zobaczyłem taki drastyczny spadek ilości kroków i zresztą jestem w stanie, patrząc na ilość kroków dziennych, określić, w którym dniu jeździłem autem, bo rzeczywiście to jest tak, że taki chory sposób staram się wybrać nawet miejsce parkingowe, które jest zaraz po prostu przy miejscu docelowym, gdzie myślę sobie, przecież jak jechałbym autobusem albo tramwajem, to naturalnym byłoby przejść te, wiesz, 300 metrów dalej, no bo nie miałbym po prostu wyjścia, to nie ja decyduję, gdzie ten tramwaj się zatrzymuje. Zawsze zwracam uwagę, że no takim docelowym sposobem funkcjonowania naszego ciała, czy tej naszej szalonej gąbki w głowie jest to, żeby użytkować jak najmniej energii. Tak, więc organizm jest nastawiony na to, żeby dostarczać tą energię, dlatego tak lubimy między innymi słodycze, tak? Dla mózgu to jest proste źródło energii, ale też nie chce użytkować jej w jakikolwiek sposób. Dlatego mamy po prostu niedzielnych kierowców, którzy potrafią gdzieś na trawniku zaparkować, na trawnik, żeby być tylko 30 metrów bliżej gdzieś tam miejsca docelowego. No jest niestety coś, z czym jak sobie człowiek to uświadomi, to można z tym już walczyć. Ja zawsze mówię, ta samoświadomość to jest jakaś połowa sukcesu, bo przynajmniej zaczynamy rozumieć kłopot, ale no niestety tak funkcjonujemy. No ale to też jest ciekawe, że nawet w takim głupim przykładzie, ja gabinet mam w takim miejscu, w którym jest tylko jedna winda, a tam jest 250 mieszkań, więc no w godzinach szczytu bardzo długo się na nim czeka. I kurczę, wchodzenie na piętra często, czy schodzenie jest zdecydowanie krótsze niż czekanie na tą windę i denerwowanie się, niżeli rzeczywiście wykonywanie tego, więc to jest niesamowite, jak jak bardzo to się reprezentuje w życiu, że my staramy się oszczędzać tą energię w ogóle na wszystkich możliwych aspektach. Ale wracając do oddychania, czyli no, za dużo siedzimy, za mało chodzimy, za mało stoimy, ale też zawsze myślałem o tym, że w kontekście ćwiczeń oddechowych, że to jest jakaś forma przełączania się z tego układu sympatycznego w parasympatyczny. Dokładnie tak. I to jest ten drugi mechanizm. Mówiłem, że takie dwa główne są. Jeden to jest to dotlenienie, a drugi to jest aktywizacja tego, no właśnie, parasympatycznego układu nerwowego. To jest ten właśnie taki, bym powiedział, bardziej luzacki. Tamten, mówiliśmy sobie, to jest walki ucieczki. Parasympatyczny jest taki bardziej na zasadzie jedzenie, luzik po prostu, więc to jest coś, co będzie aktywizować ten układ i on będzie odpowiedzialny między innymi właśnie w przeciwną stronę jak sympatyczny, obniżanie ciśnienia. O ile w tym sympatycznym układzie nerwowym dochodzi do wazokonstrykcji, zwężania naczyń krwionośnych, stąd też ciśnienie idzie w górę, to w parasympatycznym dochodzi do wazodylatacji, rozszerzenia tych naczyń krwionośnych, ciśnienie spada. Także tak, właśnie to jest ten drugi ciekawy mechanizm. Te bardziej takie już ćwiczenia oddechowe, świadome ćwiczenia oddechowe będą zwiększać aktywność tego parasympatycznego układu nerwowego. Ponieważ ten sympatyczny z parasympatycznym to jest taka ciągła walka. Jeden próbuje wyłączyć drugi, to oczywiście chcemy w większości przypadków ten sympatyczny raczej hamować. To tak, ćwiczenia oddechowe właśnie mogą aktywizować parasympatyczny. Zwłaszcza, że myślę, że w zaburzeniach lękowych no ten sympatyczny jakby jest naturalny sposób mocniej aktywizowany cały czas. Tak. To tam jest zdecydowana nadreaktywność w ogóle też tego układu. Natomiast właśnie a propos tego badania, o którym wspomniałeś, to coś, co mnie zaciekawiło w tym badaniu, oni tam testowali branie głębokich wdechów. Po prostu takie, czy właśnie branie głębokich wdechów, takie westchnięcia bardziej takie versus oddychanie skrzyniowe versus hiperwentylacja, czyli bardziej takie, żeby rzeczywiście naładować się tym trenem i co ciekawe, największą poprawę, jeśli chodzi o samopoczucie, takie uczucie relaksacji, szczęścia miały spontaniczne, no, można by się kłócić, jeśli to kazali im dorobić podczas tego badania, ale te głębokie takie westchnienia. I rzeczywiście, ja pamiętam, że jak czytałem to badanie, to chyba było gdzieś w zeszłym roku, stwierdziłem, kurde, ciekawe, muszę to potestować. Oczywiście w pozycji siedzącej to robiłem. No człowiek jest hipokrytą, co nie mówi o staniu, ale w pozycji siedzącej stwierdziłem, ciekawe, czy te westchnienia takie głębokie są w stanie poprawić moje samopoczucie. Czyli siedzę sobie i porobiłem tak parę minut, mi się, kurde, ten nastrój praktycznie momentalnie się poprawia. Mówię, placebo wątpię, po prostu czuję się lepiej. No i porobiłem parę dni, zapomniałem o tym. No właśnie, bo pomyślałem niestety, o tym, że łatwo o tym zapomnieć, a z jednej strony powoduje, że taką naturalną radą, którą dajemy ludziom, którzy są zdenerwowani, to weź głęboki oddech. No to trochę jakby taka ludowa mądrość, która znajduje odzwierciedlenie w badaniach i to jest, popatrz, że to, o czym teraz mówimy, czyli trochę spacerowanie, stanie i takie świadome oddychanie, to są proste rady, o których my rzeczywiście możemy zapominać, jeżeli wręcz nie mamy tego wbitego w kalendarz, czy zrobionego jako nawyk, żeby zadbać o ten dobrostan psychiczny właśnie w taki sposób. Tak, słuchaj, ja mam bardzo złe skojarzenia, jak słyszę biohacking ogólnie, bo to spłucając, to duża część biohackingu to jest na zasadzie zastanowić się, co robiliśmy, nie wiem, 50-100 tysięcy lat temu i robienie tego zamiast po prostu tego, co robi cywilizacja. Czyli na przykład nigdy nie siedzieliśmy aż tyle, tak? Więc na przykład tak, jeśli mamy stanie, mamy ten ruch, mamy lepsze dotlenienie. Niebieskie światło, na przykład będzie zaburzać nasze funkcjonowanie, wycinaj niebieskie światło, ruszaj się więcej. Zawsze mieliśmy posty. Praktycznie całą naszą, będzie regularne posiłki, często mi się podoba, jeśli by ścisnąć po prostu naszą obecność na planecie do zegara 24-godzinnego, to mamy regularne posiłki, to zalecane 5 dziennie i to jeszcze 40 do 60% węglowodanów, to jest 1 sekunda może 2, jeśli ktoś chciałby zaszaleć. Całe życie, całą naszą ewolucję nie mieliśmy dostępu do pokarmów i dlatego też po prostu jak się patrzy na badania, co posty robią z człowiekiem, po prostu dać chciał odpocząć od tego ciągłego szamania, to jest po prostu coś niesamowitego. Więc też ostatnio filmik publikowałem, jak dotyk drugiej osoby, no, nawet obecność, ale to już w tego nie omawiałem, szczególnie dotyk drugiej osoby bliskiej jest w stanie obniżyć ciśnienie, obniżyć poziom kortyzolu. Takie na zasadzie proste rzeczy. Zawsze żyliśmy w grupach, w społecznościach, tak? Teraz w momencie, jeśli właśnie mamy, nie wiem, tak jak mówiłem, to przekręty styl korporacyjny, jeszcze człowiek wraca do swojej kawalerki czy swojego mieszkania, nie ma z nikim kontaktu, tak dalej, jeszcze dieta jest do bani, na zasadzie ciężko się dziwić, że po prostu psychicznie to jest cała praktycznie nasza populacja, czy nawet nie tyle polska, czy europejska, czy światowa, ma takie sito z mózgu, że tak się czuje, że te depresje, próby samobójcze, wszystko są tak rozpowszechnione. Tak powiem, no, całościowo od diety właśnie poprzez ograniczenie kontaktu z innymi pracujemy na to. Mhm. No właśnie, nie? A są dosyć, czyli trochę taki powrót do korzeni, którego tak. Właśnie trochę ten biohacking namawia, a z drugiej strony już myślę, że też mam wrażenie, że chcemy takiego poczucia wyjątkowości w leczeniu, z czym się borykamy, no bo jednak jak komuś przepiszesz chodzenie na spacery, niejedzenie nadmiarowe i nie wiem, robienie sobie na przykład 12-godzinnych postów, plus picie więcej wody i więcej ruchu, to nie jest sexy. Ktoś wolałby raczej dostać jakiś rewolucyjny suplement, który mógłby rozwiązać, który drogi. Tak. Najważniejsze, żeby był drogi. Oczywiście. Który miałby zrewolucjonizować to życie. Więc myślę, że to jest taka pułapka, w którą chyba wszyscy teraz wpadamy. No tak, to jest, mi na przykład się mocno kojarzy, mówiliśmy sobie o nootropikach, czy jeszcze raz te związki, które będą usprawniać pracę mózgu, tak? Bo oczywiście nawet, żeby było jasne, kawa poprzez działanie kofeiny jest traktowana w nauce jako nootropik, powiedział najbardziej chyba rozpowszechniony. Więc miałem tyle tych sytuacji, że ktoś na przykład do mnie pisze, że zajmujesz się pamięcią, jak usprawnić tą pamięć, właśnie jaki nootropik byś zalecał? Posty. Moja odpowiedź jest posty. W zasadzie większość osób po prostu właśnie szuka takich prostych rozwiązań. Jeszcze raz mówiliśmy sobie, mózg lubi tą ścieżką najmniejszego oporu. Gdzieś komuś się wydaje, że jest magiczna tabletka, to na przykład sprawi, że będzie świetnie zapamiętywać. Ja mówię, zapamiętywanie to jest przede wszystkim systemy, ale na przykład jeśli chcesz zwiększyć na przykład właśnie ten funkcjonowanie mózgu, zacznij wycinać węgiel, zacznij się ruszać, zacznij pościć. Bo patrząc rzeczywiście na przykład na wiele osób, która się trochę zainteresuje powiedzmy nootropikami, no to gdzieś tam sobie wyczyna, że na przykład mamy ten czynnik BDNF, który będzie świadczyć zwiększenie go będzie świadczyć o zwiększeniu neuroplastyczności mózgu, między innymi. I że no właśnie mamy różne grzyby rajszy, jak sobie weźmiemy, albo wiesz... A to jak to się bada? BDNF, no komercyjnie nie da rady. Rezonansem? Czy w jaki sposób? No, to opowiedz, bo nie wiedziałem, że w ogóle da się to zweryfikować. W sensie różnego rodzaju tych neurotrofiny to się nazywa. Mhm. Tych neurotrofin jest mnóstwo, żeby jasne, to jest wciąż, bym powiedział, mega niezbadana dziedzina. Tych neurotrofin właśnie mamy BDNF, mamy NGF, mamy GDNF, mamy różnego rodzaju jakieś tam neurturyna, persefina. Ich jest mnóstwo i cały czas po prostu się bada, jak właśnie różnego rodzaju poziomy tych neurotrofin będą wpływać na funkcjonowanie. I z takich, bym powiedział, klasyków, no to neuroplastyczność się bada poprzez badanie poziomu BDNF, i poprzez badanie poziomu GDNF. I BDNF rzeczywiście istnieje dosyć dużo związków, które na przykład cała rodzina racetamów, takie najczęściej choinergiczne, podwyższające poziom, czy działające na ścieżki choinergiczne, czyli cholina, ta witamina B4, za dużo tych wątków pobocznych robię, ale istnieje właśnie tak czy siak dużo tych związków, które są w stanie zwiększać ten poziom BDNF. Natomiast okazuje się, że oczywiście to jest kłopot w momencie, w którym na siłę zaczynamy coś zwiększać i nie dajemy ciału regulować tego poziomu. To jest często właśnie to zaburzenie homeostazy. No, często mogą być tego dość paskudne konsekwencje, bo mnóstwo tych nootropików, one trzeba jeszcze warto wspomnieć, one były tworzone i są tworzone tak naprawdę z myślą o osobach, które cierpią na uszkodzenia mózgu różnego rodzaju. No, od jakichś obrażeń, choroby neurodegeneracyjne, one nie były absolutnie tworzone z myślą na zasadzie, żeby ktoś wziął magiczną pigułkę i myślał lepiej. Natomiast jeśli chodzi o takie typowe rzeczy, patrząc na badania, ten na przykład czynnik BDNF, abrineuryna on się ładnie nazywa, on wzrasta podczas wysiłku fizycznego, wzrasta podczas postów, wzrasta podczas diet niskowęglowodanowych. Czyli jeżeli ja się nie ruszam, jem te 5 czy 6 posiłków w ciągu dnia i jem wysokowęglowodanowo, to zmniejszam neuroplastyczność swojego mózgu? Mogę to tak uprościć? Jak najbardziej. Czyli, bo dlaczego pytam, nie? Dlaczego o to dopytuję? Bo teraz mocno zgłębiam temat właśnie takiego neuronauki w podejściu terapeutycznym. To znaczy, że dlaczego i popatrz, nie? Bo jeżeli mówimy o osobach w kontekście jakichś zaburzeń, zwłaszcza depresyjnych, to często oni wpadają właśnie w taki schemat. Ja się wycofuję z życia społecznego, wycofuję się z aktywności fizycznej, wycofuję się z gotowania zdrowego, raczej jakby biorę co jest, tam byleby po prostu odgrzać i byleby mnie to mało kosztowało. Czyli oni automatycznie wpadają trochę w taki wir, w takie błędne koło obniżenia sobie możliwości wyjścia z tego. No bo z jednej strony to wpływa na podniesienie ilości stanów zapalnych, a z drugiej strony na obniżenie tej neuroplastyczności. Czyli ja jestem bardziej odporny na to, co do mnie mówią i takie zmiany sposobów myślenia. Tak i oczywiście no, można sobie nawet jeszcze dodam może takie dwie ciekawostki. Wydaje mi się, że słuchaczy powinno to mega zaciekawić. Jeden z takich mechanizmów też, a propos, jeśli już wpadliśmy w taką pętlę, jesteśmy pasywni, to na przykład kolejna rzecz, która dokłada kłopotów, to jest ograniczanie tak zwanego sprzężenia naczyniowo-nerwowego. To sprzężenie to jest jeden z takich, dla mnie osobiście jeden z najbardziej fascynujących koncepcji w neuronauce. Jeszcze raz, mamy sprzężenie nerwowo-naczyniowe. W momencie, w którym używamy jakiegoś ośrodku mózgu, tam zwiększa się dokrwienie. Czyli stąd jest właśnie sprzężenie. Używasz tego danego ośrodku mózgu, tam jest większe ukrwienie wtedy. I innymi słowy, szansa na atrofię, na przykład śmierć neuronalną, jest dużo mniejsza. To jest tak jak z dowolnym organem w ciele, tak? Jeśli będziesz ograniczać dopływ krwi, będzie dochodzić do niedokrwienia, a nie co, po prostu zdecydowanie większa śmierć ogólnie komórek będzie w stanie dochodzić do atrofii. Więc jeśli masz osobę, która, i to już nawet jeśli ktoś by miał nawet przyzwoity tryb życia, ale nie używa tego mózgu specjalnie w tym sensie, że nie próbuje sobie stawiać jakichś wyzwań. Ja zawsze mówię na przykład instrumenty muzyczne, języki. To są takie aktywizatory wielu obszarów mózgu, szczególnie jeśli te języki są używane w naturalnym wydaniu, tak? Czyli na przykład, że my sobie siedzimy, zaczynamy sobie gadać na przykład po niemiecku i tak. Jeden z naszych projektów, jeśli ktoś nie widział, jak uczyliśmy Dawida niemieckiego. To wtedy, zobacz, nie dość, że po prostu ty musisz szalenie kombinować, wiesz, te zasady gramatyczne, kombinować, wiesz, utrzymywać, wiesz, te social cues, te wskazówki społeczne, patrzeć na to, na moją mimikę, reagować, jest dotyk może, wiesz, klepnięcie po plecach, jest po prostu, no po prostu cała taka choinka praktycznie, te lampki się w mózgu świecą wszędzie, różnego rodzaju obszary odpowiedzialne za dotyk, właśnie przetwarzanie bodźców, wizualne. Stąd właśnie taka aktywizacja mózgu to sprzyja po prostu, żeby też ten mózg funkcjonował dobrze. Więc oczywiście zawsze mówię, taki stan już depresyjny to już jest masakra, bo jeśli ktoś w ogóle już są stany zapalne, są na przykład zwiększone wyrzuty tego glutaminianu, ale jeszcze człowiek nic nie robi, tylko siedzi i ogląda telewizję. Gdzie po prostu aktywizacja mózgu tak podczas oglądania telewizji jest praktycznie zerowa. To jest tylko taki tryb zombie, no to pogłębia. Kurde, a spójrz na to, w jaki sposób social media i w ogóle łatwość oglądania Netflixów, seriali, które są tak konstruowane, żebyśmy tak w taki bierny sposób je konsumowali, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, no jakby wciąga i utrudnia właśnie to, o czym ty mówisz, czyli żeby stawiać sobie takie trochę mentalne wyzwania, tak, nie? Czyli rozwiązywać krzyżówki, sudoku, uczyć się gry na instrumentach, czy czy po prostu posługiwanie się nowym językiem. Dobra, a druga rzecz, o której chciałeś wspomnieć? To jest największy mindfuck dla mnie. Ostatnich... Znowu, to jest świeże badanie, zawsze już tych badań czytam, że nie wiem, czy to miesiąc, 2-3 miesiące temu, ale bym powiedział, taka jedna ze świeżynek, która pokazała rolę fruktozy w wywoływaniu niedokrwienia kory przeczowej. Mówiliśmy sobie na przykład, że posty będą zwiększać dokrwienie tej kory przeczołowej. Więc okazuje się, że fruktoza, to było badanie, które badało rolę fruktozy właśnie w, ogólnie mówiąc, degeneracji mózgu, szczególnie w kontekście choroby Alzheimera, że zwiększone spożycie fruktozy, chociaż bym powiedział jakiekolwiek dawki, ale im większa, tym większy efekt działania, czy skala działania tej fruktozy, właśnie przede wszystkim będzie ograniczać dopływ krwi do kory przedczołowej. Czyli, jak mówiliśmy, myślenie logiczne, po prostu rozumowanie, wysnuwanie konsekwencji danych czynów i trzeba pamiętać inhibicja jeszcze raz. Czyli masz chętkę na coś, czy no właśnie myślisz o głupim zachowaniu, myślisz nie dzisiaj, tak? Fruktoza okazuje się jest w stanie wyłączać tą korę przedczołową i jeśli spojrzymy na fruktozę w kontekście diety, słodkie napoje przede wszystkim, wiadomo, olbrzymiej ilości fruktozy, soki, które są naprawdę, jak słyszę, że ktoś mówi, że moje dziecko zdrowo je, bo pije soki. Soki to jest czysta fruktoza, to jest niczym się nie różni od coli. Zresztą powtarzam, cola jest uczciwsza, bo kola nie udaje, że jest zdrowa. Sok jabłkowy, sok pomarańczowy udaje, że jest zdrowy, mimo że jest absolutnie fatalnym wyborem żywieniowym. No a taki świeżo wyciskany? Z pomarańczy? Pewnie. W zasadzie, to jest to samo? Tak. Masz po prostu absolutnie, jeśli chodzi o wyrzuty glukozy. A jak bananka też zjem, to też jest źle? Właśnie dlatego zacząłem przede wszystkim od słodkich napoi. W drugiej kolejności byśmy, jeśli chodzi o fruktozę, no to mamy słodycze, przede wszystkim te tanie słodycze, czyli praktycznie wszystkie, bo... A co masz na myśli, mówiąc tanie słodycze? Praktycznie, jeszcze raz, wszystkie od milki, jakieś cukiereczki i tak dalej, bo przypominam, no to jest słodzone najczęściej syropem glukozowo-fruktozowym. Okay. I oczywiście zawartości te fruktozy, te syropy mają w swoich nazwach na przykład 45, 55, 65, to jest jakby stężenie fruktozy. Więc no właśnie jeśli mamy dosładzane w ten sposób te rzeczy, te słodycze, to jest po prostu bardzo tani do uzyskania produkt, ten syrop glukozowo-fruktozowy, no to na kolejnym takim bardzo bogatym źródłem, no to będą właśnie różnego rodzaju słodycze. Sacharoza, cukier stołowy, to jest tak naprawdę w połowie glukoza i fruktoza. Kolejne bardzo bogate źródło, ale zawsze otwarcie mówię tak, owoce. Owoce też są kłopotliwe z prostego powodu. Oczywiście, jeśli wyeliminujemy inne rzeczy, o których mówiliśmy sobie, czyli słodkie napoje, nie wiem, słodycze i tak dalej, to owoce już same w sobie, bym powiedział, są jakimś tam marginalnym kłopotem, chyba że ktoś by tych owoców jadł dużo, bo przypominam, że te owoce, które my obecnie mamy, to są już produkty hybrydyzowane, to są efekty naprawdę często setek pokoleń różnego rodzaju krzyżówek po prostu genetycznych, naturalnych, żeby uzyskać właściwości takiego produktu, który był pożądany przez producentów. Czyli jeśli ktoś chciałby sobie wygooglować, że tak powiem, naturalnego banana, jak on czy do tej pory występuje na świecie, no to jest taki mały knypek, który jest naszpikowany po prostu pestkami. I to jest coś, co małpki zwyczajnie jedzą. Tak, gdzieś tam dziliczy. To, co my mamy, te potwory po prostu banany po 30 centymetrów, to są owoce hybrydyzowane tak, żeby maksymalizować zawartość cukru. Mhm. I oczywiście przede wszystkim, same wszystkie owoce to są mieszanki cukrów. Tam też jest glukoza między innymi, ale w takim średniej wielkości bananie mamy 8 gramów fruktozy. No to jest naprawdę mnóstwo fruktozy. Jeśli nagle mamy kogoś, kto próbuje do każdego posiłku wciskać jabłuszko, które też może mieć 6-8 gram fruktozy, to tej fruktozy naprawdę jest mnóstwo. Tej fruktozy naprawdę będzie mnóstwo. A jeszcze najciekawsze w tym badaniu, poza tym, że właśnie to było pierwsze badanie, które eksperymentalnie pokazało ograniczenie dopływu krwi do kory przedczołowej przy spożywaniu fruktozy, to drugą częścią tego było, że pokazano, że jednocześnie fruktoza będzie aktywizować ośrodki wizualne w mózgu. Czyli bardziej skupiamy się po prostu na wzrokowych doznaniach i nie pamiętam, czy to była moja rozkmina, czy rozkmina badaczy, jak to się ma do tego, jak naturalnie napotykaliśmy owoce, bo jeśli na przykład napotkałeś sobie owoce w dziczy, na przykład, nie wiem, jakąś jabłoń, wiadomo, tam była mniejsza zawartość tej fruktozy, ale no świetne źródło kalorii dla kogoś, kto po prostu nie ma zmagazynowanego jedzenia. Więc siedzisz sobie, tak, pierwotny Dawid, zjadłeś 5, 6, 7 tych jabłuszek, trochę tej fruktozy jest, ograniczasz teraz dopływ krwi do kory przyczołowej, ale bardziej aktywizujesz ośrodki wizualne w mózgu. I teraz ośrodki wizualne będą reagować bardzo dobrze na kolory, czyli owoce między innymi. Bo rzeczywiście mnóstwo owoców jest po prostu wizualnie atrakcyjnych, bo to też jakby to jest jeden z mechanizmów rozsiewania ziaren, tego materiału genetycznego owoców, że tak, ty widzisz tego banana, tam oczywiście w tym małym bananie, jak mówiłem, pestek jest mnóstwo, ty zjadasz tego banana, potem za przeproszeniem gdzieś to wysyrasz pod tą jabłonią, prawda, no i rozsiewasz ten materiał genetyczny rośnie. Kto tutaj kogo wykorzystał? Dokładnie, więc dla mnie to jest fascynujące, że aha, czyli mamy aktywizację ośrodków wizualnych, żeby nie wykluczone, żeby dalej po prostu skupić się, gdzie są owoce, gdzie jest coś kolorowego. Czyli chcesz powiedzieć, że picie soków, no słodyczy to wiadomo, ale i jedzenie nadmiernej ilości owoców z jednej strony nas ogłupia, przez to wyłączenie kory przedczołowej, i z drugiej strony aktywizuje to, że my się skupiamy bardziej na tym, jak pewne rzeczy wyglądają. Tak. Trzeba będzie przetrawić w spokoju. Nie, no bo popatrz, że jakby tak to mnie zatrzymało z tego względu, że trochę to jest takie, tak, z tego co opowiadasz i bo z tego co rozumiemy, to my lubimy słodki smak z tego względu, że on ewolucyjnie jakby wytworzył w nas takie przekonanie, że nie ma rzeczy, które są słodkie i toksyczne, czyli to co jest słodkie nas nie zabije. Czyli naturalnym jest, że jak zjemy malinę, no to chcemy kolejną. Tak. No i z tego, co mówisz, to jeszcze trochę nam wyłącza mózg odpowiedzialny za myślenie w takim dużym uproszczeniu i wyostrza się na to, żeby znajdować kolejne maliny. I może by się to sprawdzało rzeczywiście tam kilka tysięcy lat temu, ale teraz, kiedy mamy nieograniczony dostęp do właśnie do takich rzeczy, to dlatego cukiernie tak ładnie wyglądają. Ciekawe. Ale to jest jeszcze większy mindfuck, jeśli wiesz, by skupić się na tym mechanizmie, na przykład jak fruktoza działa na te obszary mózgu, o którym mówiliśmy, i na przykład wejść do sklepu, i szczególnie na przykład sekcja dziecięca z płatkami. Przecież tam po prostu masz kolory tęczy, wszystko jest właśnie, swoją drogą pamiętam, że kiedyś czytałem, że te opakowania, jak badali preferencje po prostu klientów, to już dekady temu, to właśnie starali się robić taką mimikrę swoistą owoców. Owoce są kolorowe, jaskrawe, zwracają uwagi i też takie mają być opakowania po prostu szczególnie produktów u dzieci. Teraz uwaga, te produkty, one zawierają mnóstwo fruktozy bardzo często. Nie jest tylko glukoza, to jest jeszcze raz, to jest dosładzane tym syropem glukozowo-fruktozowym często i masz taką moją ciekawą pętlę. Jeśli codziennie po prostu tej fruktozy jesz dużo, potem wchodzisz do sklepu i te wszystkie kolorowe, patrzysz na to, wiesz, po prostu czerwonawe, ciutko mięso, to jest, prawda, te po prostu beżowe jajka, po prostu nic ciekawego, ale te wszystkie kolorowe opakowania, prawda, to już zaczyna się robić atrakcyjne. Więc ciekawe jak po prostu, no właśnie, te nasze pętle zagłady, w których tkwimy, wyborów między innymi dietetycznych i tak dalej, jak to po prostu jest ze sobą powiązane. I oczywiście no też jest to kłopotem, bo życie, kiedyś czytałem, to było w kontekście nauki czy produktywności w jednej książce, że było, pamiętajcie, to było pamiętaj, wszechświat nie jest obojętny, jest aktywnie wrogi. I że tak powiem, wryłem to sobie w mózg, wryłem to sobie w serce. Wtedy jeszcze a propos nauki, produktywności, że wiesz, masz produkt, który jest dla ciebie ważny i chcesz go zrobić i tak dalej, żeby pamiętać, że każda, nie wiem, potencjalnie osoba i tak dalej, jak część tego wszechświata, w zasadzie są aktywnie wrogie wobec twoich planów i zamiarów. Tego nie musisz tłumaczyć, ja jestem z Katowic. Tak. Złoto. Ale też, no właśnie, jeśli patrzymy między innymi na te powiązania, co się dzieje z mózgiem i tak dalej, jak na przykład, jeśli będziemy żywić się w gówniany sposób, jak to będzie zmieniać po prostu całą mikrobiotę, to jeszcze raz przez ten układ enteryczny oddziaływuje na mózg i tworzy ci chętkę nagle na słodycze. Po prostu jak właśnie tworzymy te pętle zagłady, w których po prostu czy fałszywych wyborów, bo nam się wydaje, że mamy wybór, a nagle właśnie wszystkie, że tak powiem, gdzieś tam ścieżki schodzą się do jednego. Te złe wybory żywieniowe, bo no właśnie mózg funkcjonuje w ten sposób, mikrobiota jest ukształtowana już w ten sposób. Mózg ogólnie nie chce użytkować energii, a chce, żeby ją dostarczać, więc też właśnie jakieś, wiesz, słodycze, może owoce, może soczek. Tak? Nie pójdziesz przecież 300 metrów tutaj do bloku, tylko zaparkujesz tak jak ja, bardzo blisko, bo teraz jest wygodnie podejść. Jeszcze w kontekście słodyczy rozmawiałem z Mikołajem Choroszyńskim, on jest dietetykiem, ale też takim mocnym nastawieniem psychodietetycznym i mówił o kwestii związanej z tym, że tam jest bardzo taki silny komponent psychologiczny pod tym, do czego my jemy słodycze i on mocno zwracał uwagę na to, że my w jakiś sposób często mamy niezaspokojone potrzeby, które właśnie w ten sposób staramy się zaspokoić. Ale jeszcze wracając do tego mojego zdziwienia, no bo popatrz, jakby po tej naszej rozmowie mówimy o tym, że no jeszcze pewnie nie poruszyliśmy tego tematu związanego z aktywnością fizyczną, ale to jest w jakiś sposób też naturalne, że wszyscy wiemy, że powinniśmy się ruszać i jaki to ma wpływ na nas. Ale z jednej strony mówisz tak, pościć, jeść mięso, niskowęglowodanowa dieta, no w jakiś sposób aktywizować się ruchowo plus dbać o taki świadomy oddech, kreatyna i nie jeść owoców, nie jeść słodyczy, czyli trochę, może te słodycze to też jest naturalne, że wiemy, że one szkodzą, ale i tak jemy, ale kwestia owoców i właśnie soków owocowych zostanę przy tych świeżo wyciskanych, nie? Bo tak. To zawsze jest takie, że ja będę zdrowszy, jeżeli wypiję taki świeżo wyciskany, niż taki z butelki. I spójrz na to, że to trochę jest wywrócenie tego wszystkiego, co my dostajemy, a przynajmniej co ja dostawałem jako informację, jak powinniśmy się żywić. Bo powinieneś jeść 5 posiłków dziennie. Najważniejsze jest to, żebyś miał zróżnicowaną dietę pod względem właśnie tego, żeby tam były warzywa, owoce i to jak najbardziej różnorodnie. To pamiętam, że też w jednym z filmów poruszałeś, że to nie do końca tak jest, że ta różnorodna dieta jest dla nas pomagająca. Z drugiej strony mówi się o tej kancerogenności mięsa, a okazuje się, że w sumie to ono jest dla nas jak najbardziej zasadne w kontekście posiadania jej w diecie. Czyli trochę jakbym te wszystkie rady, które słyszałem przez całe życie, są tutaj tak obalane, mówiąc, że no nie do końca, nie? Że to działa w zupełnie drugą stronę i trochę jak mówisz o tym, że ten świat aktywnie trochę próbuje cię zabić, no to rzeczywiście, tylko że nie w takiej formie, że ten tygrys próbuje na ciebie wyskoczyć, tylko że jeżeli trochę ty nie zadbasz świadomie o to, w jaki sposób prowadzić ten styl życia pod względem właśnie i żywienia, no i myślę, że w ogóle takich różnych aktywności, no to źle skończysz, bo z jednej strony mówisz o tej aktywizacji nawet takiej poznawczej związanej z nauką języków, z nauką nowych umiejętności, a z drugiej strony, no wracając do tego modelu korporacyjnego, pracujesz od 8 do 16 czy od 8 do 17, wracasz do domu, oglądasz Netflixa, udajesz, że zajmujesz się dzieckiem albo przeglądasz Instagrama, co w jakiś sposób naturalnie no działa tylko i wyłącznie na twoją niekorzyść. Ja lubię patrzeć na to przez to pojęcie entropii. Powiedziałbym, no trochę niezasadnie, bo entropia jako ta miara chaosu, nieuporządkowania w systemach termodynamicznych, ona działa jakby w jakimś odizolowanym systemie. My nie jesteśmy odizolowani tak naprawdę, więc bym powiedział, to jest błędne założenie. Natomiast zasada to mówi, że ogólnie jeśli nie będziemy dostarczać energii do jakiegoś systemu, czyli na przykład do naszego życia, ja to lubię sobie tak upraszczać, to system będzie dążyć do nieuporządkowania, czyli do chaosu. I dla mnie właśnie... Że jeżeli nie będziemy dostarczać energii? Czyli generalnie system... Bo ja zawsze entropię rozumiałem w taki sposób, że to jest gotująca się woda. Czyli, że im więcej dostarczamy ciepła, tym bardziej zwiększa się ten stan nieuporządkowania układu, jakim jest ta woda, bo tam się zderza... To jest jakby system pozostawiony sam sobie, po prostu będzie dążyć do zwiększonej entropii, czyli nieuporządkowania. Nawet są jakieś tam zasady, że jeśli będziemy mieli spontaniczne przejście z jednego na przykład systemu do drugiego, to też entropia będzie wtedy wzrastać. Natomiast no właśnie dla mnie jakby ten nasz samoświadomość, wysiłek, który wkładamy w kształtowanie naszego życia, to jest coś, co jakby walczy z tą entropią. Jeśli po prostu zdamy się na taki, nie wiem, free fall, taki swobodny spadek życiowy, że na zasadzie okej, jest życie, wracamy, to w zasadzie tutaj wiadomo, że trzeba coś tam zjeść, więc coś, żeby było wygodnie, może zupka chińska, wiadomo, że rano to płatki dobrze wchodzą, bo to, wiesz, wrzuć do pudełka, mleczko, ciach, to właśnie to nieuporządkowanie zdrowotne, psychiczne i tak dalej zaczyna wzrastać, aż po prostu no rozniesie nam życie w ten czy inny sposób. Nie wiem, to może być tam nie tylko jakby wymiar zdrowotny, to może być wymiar finansowy, tak? Po prostu ktoś nie wkłada właśnie wysiłku, żeby, nie wiem, zdobyć może nowe umiejętności, żeby zdobyć lepszą pracę, tylko, że tak powiem, gdzie go życie zaniesie. Dobra, tu mnie zwolnili, to teraz dopiero poszukamy jakiejś nowej pracy. Więc no właśnie ta samoświadomość. Bierności tak, w tym działaniu. Tak, jakby ta samoświadomość jest dla mnie ważna, bo ona po prostu dopiero pozwala ci zidentyfikować kłopoty czy dziedziny jakieś w twoim życiu, gdzie no właśnie możesz skierować jakąś energię, żeby wywołać zmianę pożądaną przez siebie. Jak patrząc na twoje doświadczenie, no bo też jako dietetyk, taki konsultant medyczny masz do czynienia z różnymi osobami, które no borykają się pewnie z poważnymi zaburzeniami takimi zdrowotnymi, to czy jest jakaś jedna rzecz, która charakteryzuje, może pewnie ciężko jest określić jedną, ale coś, co jest takim czynnikiem wspólnym, który łączy tych ludzi, którzy się z takimi rzeczami borykają? Czyli albo upraszczając to pytanie, czy zadając je trochę w inny sposób, to co nas niszczy? Co doprowadza do tego, że my sami siebie niszczymy? Wiesz co, ta bierność wydaje mi się prawdopodobnie taką największym jakimś punktem wspólnym tutaj, czy takim najbardziej akceptowanym podłożem. I tą bierność często bym łączył z brakiem krytycznego myślenia, czy niezdolności jakby kwestionowania po prostu rzeczywistości. Bo w momencie, w którym właśnie masz tą bierność, i jeszcze raz przedłużeniem tego będzie między innymi, że jeśli ty słyszysz, że 5 posiłków dziennie to jest coś, do czego powinniśmy dążyć, prawda, albo masz gadającą głowę, wchodzi jakiś profesor do studia, czy pani profesor, prawda, i on coś powiedzieli, to ty już z miejsca, aha, dobra, bo to jest pan profesor, to jest pani profesor, to jest w zasadzie nie ma co kwestionować, ta mądra głowa na pewno wie, co mówi. Dla mnie najbardziej brutalnym jakby uświadomieniem ze względu na tą nadrzędną specjalizację dotyczącą pamięci jest to, że jeśli w momencie, w którym człowiek zaczyna zapamiętywać i wie, że ma tą wiedzę w głowie i potem zaczyna słuchać innych, to po prostu, czyli masz bazę porównawczą do informacji, które słyszysz, no i się okazuje, że kurde, no jest duża ilość osób, która tak naprawdę coś mówi, natomiast ona chyba nie bardzo pamięta, czemu tak mówi, nie bardzo wie, skąd bierze tą informację. To jest dosyć przykre uświadomienie, natomiast właśnie ta bierność powoduje, że ludzie często łykają różnego rodzaju rady, nie próbują sami jakby doczytywać, kwestionować, obserwować i to prowadzi do tego, że jakiekolwiek zmiany dopiero zaczyna, czy chęć do zmiany zaczyna się pojawiać, kiedy się pojawiają kłopoty, albo kiedy już doszło do kłopotów. Kiedy jest za późno. Tak. Jest taki fajny cytat milionera, mówcy motywacyjnego, gdzieś tam z ponad 100 lat, który często lubię powtarzać, Jima Rohna, że zmiana dzieje się z dwóch powodów, czy poprzez dwa mechanizmy. Inspiracja albo desperacja. I rzeczywiście, albo dla mnie to jest idealne podsumowanie, albo po prostu zobaczysz kogoś, poczytasz o kimś, co, nie wiem, co robi coś ciekawego i masz, wow, kurde, wiesz, przecież i muzyków, jestem cały, że tak powiem, za rockiem, hard rockiem, ile na przykład muzyków, o których czytałem ich jakieś biografie i tak dalej, mówi, że oni stwierdzili, że oni chcą zostać muzykiem, bo zobaczyli po prostu innego muzyka. I stwierdzili, kurde, motywacje często to były na zasadzie, kurde, on ma, wiesz, mnóstwo lasek jest dookoła niego, to ja też tak chcę jak dorosnę, na zasadzie jak ktoś był dzieciakiem, ale na zasadzie, no właśnie, coś zainspirowało osoby. Także to jest jeden mechanizm, natomiast moim zdaniem nie jest może tak potężny jak desperacja. Dopiero jak okaże się, że na przykład, no nie wiem, jest trzecie dziecko w drodze i teraz poszły stopy procentowe do góry i ta rata kredytowa tak zżera, to człowiek ma, okej, dobra, jeśli nie znajdę teraz nowej pracy, nie zdobędę nowej umiejętności. Z trójką dzieci to masz ratę kredytu ze samego 800+. Widać, jaki jestem oderwany po prostu od street smarts. Natomiast no właśnie, wydaje mi się, że desperacja jest zdecydowanie bardziej takim kołem napędowym zmian u wielu osób. Miałem właśnie mnóstwo klientów, pacjentów, którzy dopiero przyszli z olbrzymią ilością kłopotów. To nawet często nie jednym. Często raczej, jak przyjmowałem, to pacjentów złożonych, którzy nie uzyskali nigdzie indziej pomocy, czyli na przykład 3-4 jednostki chorobowe różnego rodzaju i no właśnie, to są dopiero takie osoby, które gdzieś zaczęły w międzyczasie na przykład kombinować z dietą, bo już po prostu sobie nie dawały rady. No jakby ten ból, czy psychiczny, czy fizyczny, egzystencjalny, mówiąc górnolotnie, był na tyle duży, że one czuły, że muszą na jakikolwiek sposób, nieważne czego to będzie wymagać, ale wprowadzić zmiany w swoim życiu. No i z drugiej strony popatrz, że często jest tak, że my się przyzwyczajamy do tego, że jest źle i trochę nie przypominamy sobie, jak może być, że kiedyś było lepiej. Tak. To znaczy, że ta habituacja do warunków następuje też w tą stronę, że jest coraz gorzej i my się przyzwyczajamy, że codziennie boli, codziennie jest mi niedobrze, codziennie nie jestem w stanie zapamiętać pewnych rzeczy i myślę, że tutaj wracamy trochę do tej inspiracji, o której mówiłeś, że nagle patrzysz na kogoś. Dla mnie ostatnio właśnie przygotowuję się do wywiadu z panią Wojdyło, znaczy mam nadzieję, że do niego dojdzie, bo dopiero wysłałem zaproszenie i wiesz, zobaczyłem, że to jest osoba, która jest urodzona w 1939 roku i pomyślałem sobie, no to tam jest ponad 80 lat, więc wydawałoby się, że takie osoby kojarzą się z takimi już wykluczonymi dziadkami gdzieś na brzegu społeczeństwa. Ona jest super aktywna w kontekście, takim psychologicznym i pomyślałem sobie, wow, to ja chciałbym być taką osobą w jej wieku, która właśnie w taki sposób będzie funkcjonować. Tak, w sensie u mnie na przykład ta desperacja, czy bardzo rzadko była u mnie kołem napędowym, inspiracja rzeczywiście. U mnie na przykład inspiracja działała i to głównie w kontekście raczej martwych osób, różnego rodzaju, raczej takie postacie, nie wiem, które... Czyli troszkę desperacji też tam było. Może. Ale na przykład właśnie fizycy, Richard Feynman, John von Neumann, po prostu absolutny geniusz, tytan swoich czasów, albo William Sidis, to jest chyba jeden z największych wzorów dla mnie, bo to była osoba, która była wtedy okrzyknięta geniuszem. Jak miał 12 lat, to już wykłady na Harvardzie udzielał, publikował. Jeśli chodzi o mnóstwo dziedzin, pierwsza osoba, która opisała teoretycznie możliwość istnienia czarnych dziur, zapomniany przez historię, znał gdzieś tam parędziesiąt języków obcych i jego ojciec był psychologiem i jego dziecko miało być jego projektem właśnie, żeby pokazać, że każdy może być geniuszem. O nim można by długo gadać, ale pamiętam, że jak gdzieś tam przeczytałem o nim jakieś wzmianki, to było na zasadzie wow, tyle dziedzin, po prostu taki niesamowity człowiek. Dorwałem po prostu gdzieś tam jakąś jego biografię, przeczytałem po prostu jednym tchem i to było dla mnie, to jest, ja chcę być Sidisem. Jak dorosły chcę być Sidisem. Już byłem wtedy gdzieś tam jakoś, nie wiem, może w okolicy 20 roku życia, ale to było, chciałbym, w sensie potem czytałem, że niektóre z tych jego dokonań potencjalnie są przekłamane, mnie to, czy przesadzone, chociaż zdecydowana większość sprawdziła, a dla mnie to nie miało znaczenia. Tam w zasadzie, wiesz, masz taki niedościgniony wzór, wiem, że nie dojdę nigdy do tego poziomu, czy szansa na to jest praktycznie zerowa, ale wow. Ale umrę próbując. Tak, dlatego lubię martwe osoby, bo można jej idealizować. Na zasadzie, wiesz, to czasami jest to powiedzenie, nie spotykaj swoich idoli. Prawda, że w zasadzie myślisz, kurde, to jest fajny facet, że go spotykasz, okazuje się, że może nie wie tyle, co jest bucem po prostu. Może jest bucem. William Sidis jest, za przeproszeniem, dzięki Bogu martwy i dla mnie to jest po prostu taki dla mnie niedościgniony ideał i wiesz, prawdopodobnie umrę próbując jakby imitować przynajmniej część jego jakichś tam dokonań intelektualnych. Dla mnie to jest po prostu niesamowicie właśnie inspirujące. Tak samo John von Neumann, w sensie to był mutant genetyczny, jeśli chodzi o pamięć między innymi. Wiem, że nie osiągnę, wiesz, 1/100 tego, co on osiągnął w życiu, ale wiesz, gdzieś tam jest na tym piedestale. W zasadzie przynajmniej zbliżę się troszeczkę na tyle, na ile da radę. Dla mnie to jest taki fajny ten wymiar, przynajmniej tego, jak ja to widzę, tej inspiracji u mnie. No fajnie o tym posłuchać, bo też zawsze zastanawiałem się nad tym, dlaczego jesteś, jaki jesteś, nie? Bo z jednej strony jesteś taką mocno empatyczną osobą, z drugiej strony masz bardzo dużą wiedzę, dzielisz się i mam wrażenie, dzielisz się nią i jesteś taki mocno nastawiony na pomoc innym osobom. To ja dosyć mówiłem, u mnie to jest taka hybryda tego całego patologicznego dzieciństwa w rodzinie, w której ojciec był agresywnym alkoholikiem. Że takie, dzieciaki są po prostu bardziej empatyczne. DDA najczęściej po prostu są dużo bardziej wyczulone. Kiedyś czytałem, że to jest taki mechanizm defensywny, tak? Że jeśli ty nie potrafisz czytać emocji na czyjejś twarzy, tak? Jeśli masz na przykład pijanego ojca i nie wiadomo kiedy cię zdziei, to jest zagrożenie dla twojego istnienia. To takie dzieci bardzo szybko uczą się nawiązywać jakąś tą więź emocjonalną, odczytywać emocje, jest im dużo łatwiej niż osobom, które... W ogóle z tego, co widzę w gabinecie, to są takie osoby, które są bardzo wyczulone na szczegóły zmiany zapachu, tak, mojego ubioru, fryzury. Takie szczegóły wyłapują, które można by było nawet się nimi nie przejąć. A tak jak mówisz, że jeżeli od tego, jakimi krokami wraca twój ojciec do domu, może zależeć twoje życie, to jesteś rzeczywiście na tym. Mechanizm adaptacyjny, także... Wydaje mi się, że jakby ta empatyczność z tego szła. Ja też dopiero jak byłem u Przemka Górczyka w podcaście, to wspominałem, że drugim mechanizmem było u mnie to, że dosyć szybko, ponieważ takie dzieci cechują się niską pewnością siebie, często brakiem jakiegokolwiek szacunku do samego siebie, i dosyć wcześnie zauważyłem, że jeśli pokazuję jakieś ponadprzeciętne na mój wiek zainteresowania czy osiągnięcia, na przykład bardzo wcześnie zacząłem czytać, to wszyscy dookoła mówią, to jest, patrzcie, Bartuś robi to i tamto, i człowiek zaczął odczuwać te, czyli jestem ważny. To jest ta, wiesz, ktoś daje mi sympatię, ktoś daje mi miłość. Jeśli nie masz tego dużo w domu, to szukasz tego w jakikolwiek sposób. Wiadomo, że tak różnego rodzaju gangi też, sekty funkcjonują, prawda? No więc dla mnie można powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że zostałem pchnięty jakoś przypadkowo, czy nie, w te tory, że jeśli ja mam umiejętności, to dostaję jakąś sympatię, szacunek, miłość, i dlatego po prostu wydaje mi się, że zawsze gdzieś tam brnąłem w tą stronę, więc i empatia gdzieś tam było przez to dzieciństwo kształtowana, czy wynikła z tego ta maniakalność i potrzeba, właśnie pokazania też jakby z dzieciństwa, ale potem, wiesz, też są już takie rzeczy już w dorosłym życiu, że właśnie, wiesz, czytam o tym Sidisie, myślę, kurde, to był facet, von Neumann, gigant, i masz, wiesz, że tak powiem, inne czynniki, które zaczynają wzmacniać te wszystkie zachowania. Ale też właśnie potem dla mnie to prowadzenie moich stron, czy potem kanału na YouTubie było, szczególnie YouTube, ze względu na większą interakcję, było fascynującym odkryciem, bo wiesz, mi wiele lat powtarzano, nawet już jak byłem dorosłym facetem, bo po jakiego uja się uczysz tyle? Po co komu ty wiesz te twoje wiedza i tak dalej? Mówię, że ja uczę się dla siebie. W zasadzie jakbyś się pytać kogoś, po co biega dużo, bo lubi, bo czuje potrzebę, prawda? Na zasadzie dla mnie to było ważne. Ja nie muszę się tłumaczyć, dlaczego się dużo uczę i chcę zapamiętywać. W świecie, w którym, wiesz, jest, nie ma co zapamiętywać zbyt dużo, wszystko znajdziesz w internecie. I okazało się, że nagle, że wiesz, w najbliższym otoczeniu pomogę się jednej osobie, drugiej, kiedy inne osoby nie potrafiły pomóc. To, co mnie wciągnęło w medycynę, to jest, rozwiązałem zagadkę medyczną mamy mojego przyjaciela. Paru lekarzy, profesorów z Grabiszyńskiej nie potrafiło tego rozwiązać. Mi to zajęło 1,5 godziny. I to wtedy moja wiedza była pewnie 30 razy mniejsza niż teraz. Po prostu człowiek posiedział na tym, pogrzebał i udało się. I to było, kurde, z tą wiedzą to mogę pomagać. I w pewnym momencie właśnie pojawił się może kanał, potem ci zaczyna mnóstwo osób pisać, wiesz co, ten filmik, który nagrał się o tej tematyce, pomógł mi rozwiązać kłopot, albo nie wiem, natchnął mnie, żeby rozwiązać zmianę. To jest, że tak powiem, tych czynników, tak samo jak każdy zły czynnik potęguje wpływ innych złych czynników na twoje wybory, tak jak mówiliśmy, to od tych złej diety, tak, Tak samo wydaje mi się, że w pewnym momencie jest tak, że te dobre wybory, każdy kolejny dobry wybór będzie cię bardziej pchać w te pozytywne wybory życiowe. A nie na przykład, no, ciężko mi sobie wyobrazić, żebym miał przestać publikować te filmiki, bo samo to, zawsze wiadomo, jest jakiś wymiar finansowy z tego, mniejszy czy większy, ale samo to, że kurde, no wiesz, ja wstaję i mogę przeczytać te komentarze i zobaczyć, że wiesz, pomogłem paru osobom, ignorując, sobie gadaliśmy, ignorując te komentarze, na zasadzie masz duży nos, albo na przykład widać po twarzy, że jesteś lujem. No tak ci piszą? Nie. Różne rzeczy ludzie piszą, ale wiadomo, że część jest po prostu nieprzyjemnych, ale samo to, że codziennie człowiek ma taki pozytywny ładunek po prostu emocjonalny tego, że czujesz, że to, co robisz, taka misja, którą człowiek sobie gdzieś tam w głowie ukształtował, ma sens i są tego wymierne efekty. Po prostu zmieniasz życie ludzi, mówiąc, no brzmi bardzo górnolotnie, ale że ludzie sami to piszą, że zmienia ich życie, no dla mnie to jest niesamowite. No właśnie, bo to jest niesamowite z tego względu, że kilka podpowiedzi, które są trochę, wiesz, zupełnie inne niż te, z którymi których jesteśmy uczeni, no mogą rzeczywiście wpływać na to, żeby ktoś poczuł się lepiej. I ja bym powiedział, że w tym kontekście tym dietetycznym, którym ty się zajmujesz, łatwo jest pomóc ludziom uniknąć tego niepotrzebnego cierpienia. Ono jest totalnie niepotrzebne, bo to, Dokładnie. Co ty pakujesz do wózka na zakupach spożywczych, nie jest ciężką zmianą. Realnie. To jest proste. Po prostu bierzesz zupełnie inne produkty i patrzysz, w jaki sposób się czujesz. A popatrz, ile ludzie cierpią przez większą część życia z tego względu, że po prostu powtarzają jakiś schemat, no bo tak się u mnie w domu na przykład jadło. No właśnie, tak jak mówiłem, bierność, niezdolność do kwestionowania. Bym powiedział, nawet nie tyle autorytetów, co rzeczywistości. To jest, właśnie propos tych głupich wyborów, to w Polsce mamy mniej więcej 2,5 miliona osób z cukrzycą typu drugiego, 1,5 miliona w stanie przedcukrzycowym i zawsze jak cytuję tą statystykę, to myślę, kurde, no jak na nasz kraj to jest masakra. Przy czym chyba 2-3 miesiące temu przeczytałem ilości osób z cukrzycą i stanie przedcukrzycowym w Indiach. Wiadomo, że populacja trochę inna, ale wiesz, ile mają? Już przekroczyli 100 milionów osób. Co ty mówisz? To ja bym spodziewał się, że... Ciekawe. Raczej spodziewałbym się, że Indie przez... Dobra, to ja mam w ogóle chyba jakieś błędne wyobrażenie na temat tego kraju. Wydaje mi się, że mnóstwo osób ma. Jak publikowałem... filmik a propos negatywnego wpływu kurkuminy na... Właśnie, pogadaliśmy o kurkuminie. Tak. No, to... Że tak powiem organicznie. To chcieliśmy o negatywnym wpływie kurkuminy na ten mocny androgen nasz, czyli dihydrotestosteron DHT. To na przykład wiele osób to mi się podoba, bo ja wiem, że niektóre osoby, niektóre pisały złośliwie, niektóre tak szczerze, na zasadzie trochę jakby pytając, ale jak ludzie potem chcą uprościć rzeczywistość, żeby się wpasować w to, co oni mają w głowie. I mówią, okej, jeśli kurkumina jest taka zła, to czemu na przykład Indie mają taką populację? I w zasadzie dla mnie po pierwsze wszystko jest procesem, tak? Wygaszanie androgenów, zmniejszanie poziomu androgenów jest też procesem. Większość osób akurat, szczególnie facetów, wiadomo, że posiada dzieci gdzieś tam w tym wieku, kiedy ta płodność ogólnie, poziom testosteronu też między innymi oczywiście wpływ na całą morfologię spermy jest taki, że nawet jeśli go będziemy ograniczać, to nie ma masakry. Ale mówię, jeśli chciałbyś dyskutować w ten sposób, patrząc tylko na oni mają dużą ludność, czyli generalnie płodność jest spoko, mówię, no to statystyka jest taka, że Indie są obecnie tak zwaną, oczywiście to jest kraj, ale są klasyfikowani w literaturze jako stolica niepłodności. I są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zaburzenia libido i erekcji na świecie obecnie. Co ty mówisz? Tak. Ja mówię, że jeśli ktoś chciałby robić takie upraszczanie świata, ja opisywałem, że jeszcze raz, kurkumina będzie wpływać na ograniczanie ilości DHT. I DHT jest szczególnie potrzebny podczas rozwoju płciowego. Jeśli DHT jest ograniczony, szczególnie u dzieci, jest jakby ten mechanizm wygląda tak. Mamy testosteron. Na testosteron działa enzym, który się 5-alfa reduktaza nazywa i on przekształca testosteron w DHT. Więc który jest testosteronem na sterydach. Dokładnie tak. O, polecam kurs trychologiczny Bartka. Jestem właśnie na tej lekcji. I kurkumina blokuje ten enzym 5-alfa reduktaza, czyli mniej testosteronu jest w stanie być skonwertowane w DHT, ale podczas rozwoju płciowego jakiekolwiek zaburzenia 5-alfa reduktazy, najczęściej one są genetyczne, powodują, że jest mniej DHT i to prowadzi do rozwoju mikropenisa. Mhm. Czyli, ale to mówisz w kontekście życia płodowego, czy w trakcie już rozwoju dziecka? Rozwoju dziecka. I do tego chciałbym dojść, bo jeśli ktoś chciałby sobie upraszczać świat, że mówi, no okej, oni mają dużo ludności, więc kurkumina nie może być zła. Średnia częstotliwość występowania mikropenisa na świecie to jest 0,6% w populacji męskiej. Teraz zgadnij, jaka jest częstotliwość występowania mikropenisa w Indiach. 5%. O, to by była masakra. Już nie, ale nie jest tak daleko. Jedna statystyka widziałem, jeszcze sobie sprawdzałem przed wywiadem. Często pojawia się liczba 3%, 5 razy więcej niż średnia światowa. Największa statystyka, jaką widziałem, 3,76%, czyli no nie jest tak daleko. I sobie wyobrazić, że co praktycznie 25 facet cierpi, no bo to jest wiadomo, jak chyba psychicznie będzie wpływać na tego mikropenisa, że tak powiem. Jest to traktowane jako stan chorobowy, czy jakiś rodzaj chyba niepełnosprawności. Z założenia takiego, że wtedy nie jesteś w stanie spłodzić potomstwa. Tak, właściwie miałem takiego znajomego ze starych lat, który przyznał się, że ma taką przypadłość. Człowiek, który praktycznie się nie związał nigdy z kobietą. No to już mówimy o takim wymiarze psychicznym. Tak, właśnie, to jest, bym powiedział, paraliż olbrzymiej części życia, bo jednak to spędzanie czasu, dążenie do bliskości, oczywiście fizycznej na różne sposoby z drugą osobą jest ważne. U niego to widać zostało absolutnie sparaliżowane i poszło w stronę alkoholu. Na przykład, co ciekawe. Dobra, czyli żebym dobrze zrozumiał, czyli kurkumina, która jest w kurkumie, powoduje nieadekwatne wykształcenie się narządów rozrodczych u mężczyzn w kontekście takim rozwojowym, ale mówiłeś, Żeby było jasne, ja podaję statystyki, żeby pokazać, jak można po prostu, trzymając się jednej linii logicznej, czy jednej zależności, próbować wysnuć tezy. Ja podawałem te statystyki, natomiast czy za to jest odpowiedzialna kurkumina? Na pewno mamy mechanizm jasny, wykształcony. Jeśli te dzieci dostają produkty z kurkuminą regularnie od małego dziecka, niewykluczone, natomiast żeby było jasne, to jest po prostu tylko i wyłącznie spekulacja. Wiadomo, że jeśli mamy 5-6-krotnie większą częstotliwość występowania mikropenisa w tym społeczeństwie, w tej populacji, coś musi być na rzeczy. I też jednocześnie dla mnie jest ciekawe, że jeśli popatrzysz w drugą stronę, DHT, tak jak powiedziałeś, to jest testosteron na sterydach. To znaczy, jeśli mamy receptory androgenowe, to DHT przyłącza się do tych receptorów, czy to powinowactwo jest 3 do 5 razy większe. Olbrzymia ilość receptorów androgenowych jest na prostacie. Im więcej tych androgenów przyłącza się do prostaty, co jest procesem. Przerost prostaty dzieje się u każdego faceta. Powiększenie prostaty wydarzy się u absolutnie praktycznie każdego faceta. Oczywiście niepatologiczne może być. Można nie odczuwać symptomów, ale ono urośnie, bo te androgeny non-stop się przyłączają i powodują rozrost tkanek. Tak samo jak receptory estrogenowe w piersiach u kobiet. Te piersi z wiekiem stają się coraz większe z prostego powodu. Estrogeny non-stop wywołują tą swoją funkcję, szczególnie estradiol. Więc dla mnie jest ciekawe, że odwrotną zależnością od mikropenisa jest rak prostaty. Bo jeśli mamy wysokie poziomy DHT, to rak prostaty powinien występować dużo częściej wtedy. I okazuje się, że poziom występowania raka prostaty w Indiach jest nawet parunastokrotnie, jeśli patrząc na niektóre statystyki, mniejszy niż w Stanach. Czyli na przykład w Indiach to jest gdzieś tam 6, 7, 8 osób bodajże na 1000 mieszkańców, mi się wydaje, w Stanach to te statystyki dochodzą do ponad 100 na przykład, czy widziałem nawet 180. Wydaje mi się, że na 1000 mieszkańców będą musiały się sprawdzić, ale jeśli chodzi o samą jakby zależność, wielkość jest paręnaście razy większa ilość raka prostaty w Stanach w porównaniu do Indii. Więc to jest takie ciekawe uzupełnienie tego. Bo jeśli masz mniej DHT, to będziesz mieć raka prostaty. Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia raka prostaty, większy mikropenisa. Więc na przykład Stany Zjednoczone jest takim lustrzanym odbiciem tego. Dużo mniej mikropenisów, dużo więcej raka prostaty. No dobra, ale to jak ma się ta kurkumina, jako, ty to określasz jako środek antykoncepcyjny? Tak, bo to była taka ciekawostka, czy no właśnie rzeczywistość, rzeczywista opcja, która jest rozważana, jak stworzyć środek antykoncepcyjny dla facetów. No i... A poczekaj, jeszcze zanim do tego przejdziemy, bo rozumiem, że rozwój mikropenisa związany jest też, czy to też oddziaływuje na wielkość jąder? Czyli one się pewnie nie wykształcają, czyli to tam jest pewnie tak zaniżony poziom testosteronu. Jeszcze raz, mikropenis będzie wykształcany, kiedy masz obniżony poziom DHT. Najczęściej, jeszcze raz, genetycznie. Tak, ale bardziej myślę o konsekwencjach tego mikropenisa dla poziomu hormonów u takiego człowieka. Nie znam badań. Szczerze mówiąc, nigdy się nawet nad tym nie zastanawiałem. Natomiast szczerze mówiąc nie zakładałbym się, bo te jądra to pół żartu mówiąc, mogą być małe, ale wariaci to jest w sensie mniejsze wykształcenie danego organu. Na przykład niektórzy panikują, że mają zmniejszoną tarczycę. Wcale nie oznacza, że po prostu ten organ będzie mieć ograniczoną funkcję. Może, ale nie musi. Okay. Natomiast osobiście nie znam żadnych badań, więc ciężko mi powiedzieć, jaki mają poziom testosteronu. Dobra, to wracając do antykoncepcyjnego podejścia. Tak. Więc, no właśnie, wiadomo, że jakby cały ten ciężar antykoncepcji spoczywa od dekad na kobietach, więc też od wielu, wielu lat lekarze kombinują, czy naukowcy kombinują, jak można by stworzyć potencjalnie środek antykoncepcyjny dla facetów i szczerze mówiąc te próby są praktycznie zerowe na ten moment, ale właśnie wyszło fascynujące badanie, w którym rzucono światło na to, że kurkumina może być takim środkiem. Po pierwsze, na początku były badania na modelach zwierzęcych, między innymi mysich, i tam okazało się, że tak, większe dawki kurkuminy będą zmniejszać bardzo mocno ruchliwość plemników. Czyli nawet jeśli po prostu doszłoby do ejakulacji, no to po prostu szansa, że takie plemniki by doszły do komórki jajowej są niesamowicie niskie. Ale to były modele mysie. No to stwierdzono oczywiście, to jest słuszne podejście, trzeba przetestować na ludziach. Okazuje się, że podobnie. Rzeczywiście ruchliwość plemników się zmniejsza. No i zaczęto kombinować, jak można zwiększyć skuteczność kurkuminy w takim razie, żeby może zatrzymać praktycznie ruch tych plemników. Bo wtedy by się okazało, że jeśli do tego ruchu nie ma, no to tak naprawdę doszliśmy do pełnej antykoncepcji. Nawet jeśli będzie wytrysk, te plemniki nie będą w stanie absolutnie nic zrobić. Ale to jest takie punktowe? To znaczy, że jem kurkumę i absolutnie to... Nie w tych ilościach, żeby było jasne. Nie, okay. Nawet jakby w badaniach tam się pokazuje, że nawet do 8 gramów kurkuminy dziennie nie ma żadnych toksycznych efektów. Takie efekty już będą miały, żeby takie ilości będą miały jak najbardziej wpływ na obniżenie ruchliwości plemników. Natomiast nie antykoncepcyjne. Nie antykoncepcyjne, tak. Więc oni kombinowali, bo oczywiście nie o to chodzi, żeby dać olbrzymie dawki danej osobie, czyli na zasadzie zobaczymy, co się stanie, jeśli damy na przykład Bartkowi 60 gramów kurkuminy, zobaczymy, czy to wywoła efekt antykoncepcyjny, bo po jeszcze spożyć taką ilość, potem szanse na to, że nie pojawią się jakieś toksyczne efekty takiej ilości są małe, więc oni zaczęli kombinować, że... Ale czego by się nie zrobiło za 100? Nigdy w życiu tego nie zrobiłem. $100? Okej. Możemy spróbować. Więc zaczęli kombinować, co można zrobić. Okazało się, że po prostu naświetlanie kurkuminy jest w stanie potęgować jej efekt, działanie nawet 25 razy. Naświetlanie kurkuminy. Tak. Dla mnie to też było chyba najciekawsza rzecz z tego badania. Dla mnie, że światłem? Tak. Okay. Tylko nie wiem, jakim światłem. To nie podejrzewam, że to nie było zwykłe światło. To była dla mnie najciekawsza rzecz. Nie to, że nawet można użyć tego jako antykoncepcji potencjalnie, jak się spotęguje działanie kurkuminy, tylko że naświetlanie było w stanie spotęgować efekt jej działania nawet 25 razy. Więc zmierzając do końca, rzeczywiście naświetlając to i zwiększając mocno te dawki kurkuminy, i to akurat było na modelu myśli, nie na ludzkim, w ludzkim tylko pokazano, że zmniejsza ruchliwość, większe dawki kurkuminy. Pokazano, że są w stanie zatrzymać ruchliwość pojemników na 5 do 15 minut, więc ten efekt został osiągnięty. Czyli praktycznie można powiedzieć, w ogóle się nie ruszają po ejakulacji. Natomiast to jest takie właśnie ciekawostka, będą nad tym pracować, natomiast warto pamiętać, kurkumina nie jest tak samo jak dowolny suplement, no to powtarzam non-stop, jak widzę, że ktoś non-stop zachwala jakieś suplementy, że one są świetne na to i nikt nigdy nie wspomina o negatywnych konsekwencjach dowolnego suplementu, to mnie to bardzo niepokoi, bo można sobie naprawdę zrobić krzywdę na setki sposobów dowolnym praktycznie suplementem. No właśnie, ja mam wrażenie taka moda, żeby brać suplementy po prostu tak, bo są zalecane. No to rzeczywiście... No słuchaj, jak wchodzisz do apteki, no to co ci uderza? Przecież na wierzchu potencjalnie w większości aptek, przynajmniej jest takie moje doświadczenie, nie masz leków, tylko masz suplementy diety wystawione. Suplement na to, suplement na tamto, żeby się lepiej czuł, lepiej sikał i tak dalej. No tak, każdy może wyprodukować swój suplement i go tam postawić i zapłacić pieniążki. To jest dziki zachód, tak, jeśli chodzi o produkcję. Ja, to też dla mnie było na studiach zaskakujące. Jak duże ma to znaczenie, żeby była ekspozycja w konkretnym miejscu i przy konkretnych produktach na wysokości oczu na przykład. To jest niesamowite, że te decyzje zakupowe nie są tak naprawdę nasze. Tak, słuchaj, i dostęp, że tak powiem, do stworzenia takich produktów, w sensie barier praktycznie nie ma. Każdy mógłby sobie, nie wiem, jeśli bym chciał mieć swoją markę, nie wiem, magnezu czy czegokolwiek takiego, to prawdopodobnie jest kwestia paru tygodni skontaktować się z producentem, powiedzieć, jakie są moje wymagania, jeśli chodzi o dawki, opłacić partię, za miesiąc mam, nie wiem, Bartmag. Tak, moją markę magnezu. Jakby produkcja czy suplementów jest naprawdę szalenie łatwa na ten moment. Już w tych czasach. Bariera wejścia to jest na zasadzie mieć tylko trochę kasy na partię. Jeżeli miałbyś poradzić ludziom jedną rzecz, nad którą warto, żeby potraktowali jako trochę taką uniwersalną radę, co zrobić, żeby zadbać o swoje zdrowie, takie już właśnie mentalne z tej perspektywy żywieniowej, to czy może takiej lifestyle'owej, tak jak też rozmawialiśmy, to co byś im doradził? Na pewno wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, które wydaje mi się, przynajmniej większość, dietetycznie to wiem, że każdy ma swoją opinię i jej uzasadnienia, na pewno ruch i paradoksalnie ja nie lubię promować jakiegokolwiek intensywnego ruchu, na zasadzie bieganie parę razy w tygodniu, to jest po prostu kolejny stresor dla organizmu. Jeśli ktoś ma życie napakowane stresorami, to może naprawdę dać się bardzo mocno w kość. Taka moja mantra, którą non-stop tłumaczę, to jest organizm nie rozróżnia rodzajów stresu. Tak, nie wiem, stres termiczny, jak na przykład sauna czy morsowanie, to jest też stres. Stres mechaniczny, czyli właśnie ruch, to jest kolejny stres. Mam stres dietetyczny, mam stres chemiczny, taki jak właśnie alkohol czy innego rodzaju używki. Musimy umieć zarządzać stresem. I pierwszym krokiem jest zrozumienie, że organizm nie rozróżnia rodzajów stresu i one się kumulują. Mają efekt kumulacyjny. Więc tutaj bym powiedział ruch, natomiast właśnie to nawet spacery. Ja osobiście uwielbiam promować spacery. Jeden z najbardziej niedocenianych. To jest słaby stresor, wciąż ma niesamowicie dużo funkcji, natomiast z drugiej strony lubię promować ćwiczenia siłowe. Moim zdaniem ćwiczenia siłowe są bardzo niedoceniane w porównaniu do tego, jak się mówi, niesłusznie wysiłku aerobowego, tam nie wiem, rower, bieganie właśnie, czy tak dalej, bo więcej mięśni to jest lepszy metabolizm między nimi, lepsza stabilizacja sylwetki, lepsza sprawność na długie lata, więc to jest wysiłek, który lubię. No i mężczyźni ze średnim umięśnieniem są oceniani jako bardziej atrakcyjni zarówno na krótkoterminowe, jak i długoterminowe relacje. Nie widziałem takich badań, ale absolutnie mnie to nie dziwi. Wydaje mi się, jesteśmy nowoczesnymi małpami, ale wciąż małpami, jak to niektórzy mówią, że te wszystkie różnego rodzaju takie atawizmy, te pierwotne jakieś instynkty, przekonania i tak dalej często tkwią w nas. Dokładnie, nie? Ale wracając jeszcze nawet do tych spacerów, to wiesz, są badania, które pokazują, że tam chyba spalenie 500 kilokalorii dziennie, czyli tam to jest 11 tysięcy kroków, albo tam godzinka basenu czy czegokolwiek, powoduje to, że my jesteśmy bardziej odporni na, może inaczej, bardziej odporni psychicznie i mniej reaktywni emocjonalnie. To znaczy, że ja się bardzo mniej wkurzę na ciebie, jak ty mi nadepniesz na palca w momencie, kiedy no ten pozwoliłem sobie właśnie na taki wysiłek. Dokładnie tak. Natomiast jeszcze jakby kończąc sam wysiłek fizyczny, koniec końców też najważniejsze jest, żeby znowu znaleźć coś dla siebie. Najlepsze jest wrogiem dobrego. Ktoś nie lubi ćwiczeń siłowych, dobra, nie ma sprawy. Ktoś woli bieganie, to niech sobie biega. Najważniejsze, żeby znaleźć coś, co znowu łatwo wkomponować w życie. Nie jest to wyrzeczenie, że ty wiesz, idziesz na tą siłownię i czujesz nienawiść po prostu do tej czynności każdy metr, kiedy tam po prostu zmierzasz. Znaleźć coś, co się lubi. Także ruch, posty, bym powiedział, ciężko znaleźć osoby, które nie skorzystają na postach. Oczywiście są grupy tak zwane specjalne, kobiety w ciąży, gdzie trzeba uważać, osoby, które cierpiały na zaburzenia albo cierpią zaburzenia odżywiania, bulimia, anoreksja i tak dalej. No i bym powiedział z takich normalnych, w sensie osób, które nie mają jakichś tam specjalnych stanów czy zaburzeń, osoby bardzo szczupłe. Bo u nich w sensie ewentualnie krótsze posty wchodzą w grę, natomiast one już są na tyle szczupłe, że mogą... Chodzi o poziom tkanki tłuszczowej? Tak, chodzi o poziom tkanki tłuszczowej. Czyli wtedy oni mogliby już przejść do tego rozkładania nie tkanki tłuszczowej, tylko mięśniowej. Tak. Okay. U mnie w rodzinie na przykład jak gadałem z jedną dziewczyną, bardzo, bardzo szczupła, mówię, że próbowała posta, ale głowa ją boi bardzo. Po prostu zauważyła, że zaczęła ją bardzo boić głowa. A waga naprawdę po prostu piórkowa. Mówię, tak, u ciebie te posty, szansa na to, że to się sprawdzi, jest minimalna. Oczywiście każde ciało może reagować inaczej, ale im mniej tkanki tłuszczowej, tym mniejsza szansa, że rzeczywiście te posty będą w stanie być do zniesienia przez te osoby. I oczywiście też korzyści, jeśli ktoś ma tą niską tkankę tłuszczową, są ograniczone. No dobrze, panie Bartku. Także dziękuję za kolejne spotkanie. Jak zawsze było super z tobą porozmawiać. Jeżeli ktoś chciałby poszukać Bartka w sieci, no to polecam jego dwie strony, anglojęzyczną universeofmemory.com i polskojęzyczną z tą samą, po prostu z końcówką.pl. Zapraszam na twój kanał. Tak jest. Bartosz Czekała. Bardzo chwytliwy. No i tyle. Dzięki po raz kolejny, Bartek. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Może. Pewnie. Do zobaczenia za 10 odcinków. Pamiętajcie, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest BookBeat i możecie przetestować aplikację do słuchania audiobooków przez 30 dni za darmo w pakiecie BookBeat Basic z kodem charyzmatyczny. Link i kod zostawiam w opisie filmu. Dzięki i miłego dnia.